Zaczynamy. No, nie, tak, nie włączyłem dźwięku. To od nowa przedstawienie robimy. Dzień dobry Państwu. Powtórzę to, co mówiłem, że skorzystam z takiej okazji, żeby trochę nepotyzmu wprowadzić. Przedstawiam Państwu moja żona, Halina. To moja córka, Monika. Chwalę się nimi, bo uważam, że jest czym się chwalić. Regułę pewnie wprowadzimy tak, że przez pewien czas będzie Q&A wspólnie z moimi paniami i można im zadawać pytania, odpowiedzą, to dobrze, nie, to ich sprawa. Mnie też można zadać pytanie, ale to mieliście chyba dość tego, co ja gadam, także to już jak chcecie. Długo to nie będzie trwało, nie są przyzwyczajone długotrwałych nasiadówek i odpowiadania, ale więc chwilę będziemy. Aha, ty jesteś, tak? No dobra, no to... To najwyżej zobaczymy, która tam pierwsza spanikuje albo zmęczy się. No to ja tyle, co mam do powiedzenia. Teraz raczej bym głos dla nich zadał. No ja tylko tutaj widzę, że są komentarze. Fajna rodzina, pozdrawiam. Piękne kobiety, panie Stanisławie, gratuluję. Dziękuję. Czy można się umówić jakoś z panem córką? To mnie się pan pyta, no to prawda, warto się pytać ojca, ale to... Jest pytanie do pani Haliny. Pani Halino, czy pani pali, a jeśli nie, to czy toleruje pani pana Stanisława palenie? Palaczem trudno by mnie nazwać, aczkolwiek czasem mi się zdarza przy jakiejś imprezie czy w domu, no tak może trzy paczki rocznie by się uzbierało. No to, żeby nie tolerowała. Oczywiście, że toleruję palenie męża i gości. Przyzwyczaiłam się. U mnie w domu jest zakazywania palenia. Jest takie coś. W sypialni tylko nie ma palenia, ale tam żadnych nie ma zakazów. Ale pozostałej części jest zakaz zakazywania. Tu jest pytanie, czy wierzą panie, że pan Stanisław wygra wybory? To ja może panią Monikę poproszę. No ja mam taką nadzieję, no. Także ja sama głosuję na tatę i wszyscy, większość moich znajomych dobrych, także myślę, że jest jakaś szansa, no oczywiście. Nie będę mówić od razu, że na pewno wygra w pierwszej turze, ale myślę, że w drugiej turze czemu nie? Trzeba próbować, prawda? Będzie wiara. Wiara potrafi być potężna. Drogie panie, jaka jest najlepsza cecha pana Stanisława? A jest bardzo uparty. I zawsze dostaje to, czego chce. Miała być najlepsza. Uważam, że uparty jest bardzo dobra cecha, no bo dzięki temu po prostu osiągnąłeś to życie, co osiągnąłeś, prawda? Nie zniechęcasz. Pytanie do pańskiej żony. Jakie pan Stanisław ma według pani największe wady? Ty, no uważaj sobie. Nie, nie, no to... Jak będzie pan sam na sam, to nie wiem, teraz trochę to... czasem bywa nerwowy, ale generalnie, generalnie to jest bardzo porządny człowiek, taki macho z dobrym sobie. Ale spokojnie, miało być o wadach. Kolejne pytanie, czy nie mam wad. Panie kandydowanie na prezydenta przez pana Żółtka, czy doradzał? Ja chyba nie, ale w sumie mogłam. Cały czas się cieszę, że tata kandyduje, także. Czy tutaj w ogóle ja jestem członkiem też Kongresu Nowej Prawicy i zapadła taka uchwała, więc właściwie mąż nie za bardzo miał wybór w tym momencie. No, no bez przesady, no, no, uchwalić, że ja będę kandydował. Żeby kandydował. No. Nie miałam nic. To była uchwała o poparciu, a nie o to, że ja muszę kandydować, bo tak nie można mnie zmusić do niczego. Ale że tego się od ciebie oczekuje, prawda? No. Pan tutaj Stanisław pyta, jak to jest być przyszłą pierwszą damą i pierwszą córką? Hashtag rzet. No chyba cudownie. Może trochę popularność będzie problemem, ale tak to wszystko jest okej. Okay. W razie państwo pytają, jak to jest przyszłą być. No, już jest trochę problem, już. Za dużo osób chce po prostu personalnie rozmawiać, a ciężko jest rozmawiać z kilkoma tysiącami osób i dla mnie to już zaczął się problem, nie potrafię sobie wyobrazić, jak to w tym momencie ogarnia mój tata, ale to ja akurat nie mam takich problemów, tutaj spokojnie. Pani Katarzyna się pyta, czym panie się zajmują zawodowo? No, ja już jestem na emeryturze, uczyłam matematyki.
takiej wcześniejszej. Ale no, nauczycielka matematyki. No, jak może być inaczej ze mną? A ja jestem biznes analitykiem IT. Pracuję w backendzie głównie. Zajmuję się takimi rzeczami trochę jak protagonek bardziej, powiedzmy. Piszę story. No, nie będę opowiadać za dużo, ale mniej więcej tyle. To jeden pan pisze, że mamy większą oglądalność niż Tomasz Lis. O, to się cieszymy. Pan pyta, czy może zadzwonić, ale powiem, że będziemy można dzwonić dopiero w tej drugiej części, dopiero jak pożegnamy się z paniami. Nie mamy możliwości technicznych, tutaj z ekranu nie wiemy jak to, jak ściśniamy się, to się nagle okazuje, że las jest przed nami, a nie za nami, a nie ma jak twarzy gdzieś włożyć na ekran. Pytanie do pańskiej żony, jak pani poznała pana Stanisława? Na studiach. Ja studiowałam na UJ-cie na matematyce nauczycielskiej, można nauczyć na teoretycznej, ale ponieważ głupi komputer układał podział godzin, także miałam dwugodzinną dziurę, w związku z tym poprosiłam, ta sama osoba prowadziła filozofię, miała w tym momencie, co u nas prowadziła z tym samym programem na teoretycznej w tej przerwie, żeby nie miała tej dziury, no i tak się poznaliśmy na tej filozofii na uczelni. Tak, pierwszy raz tam przyszedłem na te zajęcia od 3 miesięcy i akurat ona siedziała tam. Piękną ma pan żonę oraz śliczną córkę, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam, wzajemnie. Dziękuję bardzo za opinię, mam dokładnie taką samą. Bo tu znowu się pojawiają do pana pytania zamiast do pań, więc muszę wyszukiwać. Oczywiście jest mnóstwo komentarzy, więc pytanie. No możemy chwilę odpocząć, niech odpowiada. Jak najbardziej. Nie musimy cały czas odpowiadać. Ferrari czy Mercedes? Ferrari. Rozumiem, że nie do mnie, tylko do was chyba pytanie. Ha. Ale że jak to są? Jaki Mercedes? Tak. Gli, poproszę. Tutaj są całe życzenia pozdrowienia, ale nie mamy teraz czasu. To że, chociaż, to chociaż jakieś od jedno na tam ileś, żeby los. Monika podziela poglądy swojego taty. Sprawdziłam się na latarniku wyborczym, wyszło mi, że w 90%, czyli chyba całkiem nieźle. Panie Stanisławie, czy można wiedzieć, ile zostało panu zapasów mentolowych papierosów? Chyba się nie... Powiem tak, bardzo dużo. Nie. Dokładnie nie powiem, bo nie wiesz. Nie chcę być napadnięty. Nie, bo nie chcę być napadnięty. Ale tak nie wiem, a tak naprawdę nie wiem ile, ale rzeczywiście nakupiłem tego. No, ja dużo palę, ale akurat nie będę... O dziwo, ja zawsze paliłem, nie paliłem mentolowych papierosów. Był jak ta Unia zaczęła gadać i zaczęła o tym zakazie i tak dalej, to od czasu do czasu zacząłem palić. A teraz jak nie ma tych papierosów mentolowych, to dziwo jakoś bez przerwy palę mentolowe. Za chwilę niedługo wyczerpię zapas, zamiast normalnie palić jak lubię. Nie? Także to coś ze mną też jest nie tak, ale na sądzę, że na te 2 lata mi starczy. Gdyby nie znajomi niestety, tak. To może być kłopot, bo to... Pytanie do żony. Czy jest pani gotowa na przeprowadzkę do pałacu wraz z mężem? O, to oczywiście! Byłaby przeszczęśliwa. Pytanie, czy ja jestem gotów, bo ja uwielbiam Kraków i po prostu na samą myśl, że na stałe bym miał wyjechać z Krakowa albo to coś, na to... stałe, spokojnie. Co nie na stałe, jak już raz tam trafię, to wiesz. Pan Artur pyta... Zdobytej władzy nie oddamy nigdy. Monikę, czy kobiety w IT są dyskryminowane? Absolutnie nie. Ja myślę, że właśnie w tym momencie to jest tak, że właśnie się nakłania kobiety, żeby zaczęły pracę w IT. Myślę, że generalnie większość kobiet nie było w IT ze względu na to, że mężczyźni tak mają troszkę bardziej analityczny umysł, ale teraz kobiety już sobie z tego zdają sprawę i nie są dyskryminowane, wręcz odwrotnie, musi być parytet bardziej, bym powiedziała w tą stronę, bo jest jeszcze nas mało póki co, ale polecam. Czyli faceci są dyskryminowani. Aż tak źle też nie jest. Myślę, że jest. Okej.
Niestety za dużo komentarzy, a za mało pytań. Komentarze będziemy czytać potem. No. Może lepiej nie. Nigdy nie wiadomo, co czytasz, co tam będzie. Dlatego może lepiej potem. Ktoś tu pisze, że... O. Jakie pani hobby? O rany. Ja generalnie zawsze uwielbiałam sport, więc był to squash, tenis. Bardzo lubię biegać. Żałuję trochę, że nie będzie biznes runu w tym roku. Znaczy będzie biznes run, ale z aplikacją to już nie to samo. W zeszłym roku biegałam. Byłam bardzo dumna z siebie, że mi się udało. A tak to bardzo lubię czytać książki i oglądać filmy też. Oprócz sportu. No, czytać książki i oglądać filmy też lubię, ale origami, sudoku. No a ty co? No mówię. Aha. A sport, a o kajakach, o pływanie nie powiesz, bez przerwy no jeździmy. No, mam no. Nawet patent to wyraża, no to tak, też sport, nie? No, jasne, no. Prawda. No a Monika, jeżeli chodzi o sport, to niestety ma rację. Ona już przeganiała mnie, jak była w podśredniej szkole, to już nie było dyskusji, żebym ją dogonił, prawda? Zwłaszcza, że była mistrzynią biega w szkole, nie tylko swojej. Ale no to mnie trochę wkurzało, no bo wiecie państwo, córka to jeszcze nie dorosła, a to kurde tatuś jej nie dogoni. No. Od tego czasu się troszkę bawiłam też takie troszkę programowanie, bo no. Dla dzieci matematyczne programy różne. Pisałaś w HTML-u. O, może pisałam w HTML-u, miałam stronę. Tak. Coś próbowałaś zrobić na frontzie. Pani Moniko, co sądzą pani znajomi o panie Stanisławie? Większość moich znajomych uwielbia mojego tatę. Mój tata jest bardzo otwartą osobą i myślę, że on też no, lubi się bawić tak samo i bardzo go szanują. Myślę przede wszystkim to. Dużo znajomych moich, nie wszyscy oczywiście, ale dużo moich znajomych popiera mojego tatę poglądy i zamierza na niego zagłosować. Pozdrowienia są. Pytanie, jaki to procent dlatego, że naprawdę się ze mną zgadzają albo mnie lubią, czy... Jaki to procent, bo chcą to tak Monice powiedzieć, prawda? I to trudno się do końca ocenić. No. Na razie dzięki Bogu wybory są no, tajne. Tajne. Chociaż nie wiadomo. Pani Moniko, kto jest pani zdaniem najprzystojniejszym kandydatem? Oczywiście nie licząc pani ojca. Mówiąc w tą stronę, no to rany. No, śliczny jest pan Trzaskowski, tak? Ale to nie wiem, czy przystojny, ale jest, to nie jest to samo. Tak jest, bardzo ładny nadawałby się na przykład do filmów, ale niekoniecznie do polityki. Na pewno na Wiedźmina byś nie nadawał. O nie, tam był mój ulubiony aktor, także poproszę Tomiego Hardy, także Henryk Wiedźmin, rewelacja, także nie, to do niego bardzo daleko. Mówi się pan Żebrowski jako Wiedźmin bardzo podoba. Ja wolę Henryk. Ale mówimy o Trzaskowskim, nie o Żebrowskim. Pan Gary pyta, jakie języki programowania pani opanowała? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ja opanowałam jakieś języki programowania, bo ja nie programuję, piszę story, które są funkcjonalne i techniczne, czyli generalnie pracowałam z chłopakami, deweloperami, oni tak naprawdę musieli znać języki. Ja coś tam wiem na temat Java, powiedzmy, że HTML-a się nigdy nie uczyłam, ale XML, trochę miałam styczność z JSON-ami, oprócz tego w tym momencie głównie chłopaki piszą procedury i programują w PL/SQL-u, więc SQL-a muszę znać, ale to głównie query, ja nie buduję baz danych, ja się głównie zajmuję pisaniem StoryBridge'a i rozmawiam z biznesem, tak to mniej więcej wygląda u mnie. Ale mądra. O! Jaki wynik wyborczy obstawiacie panie i pana Żółtka? Do drugiej tury, no. A ty co? Nic nie obstawiasz? To ja tak trzymam kciuki, żebyś wygrał i tyle. No to dobra. To jest pytanie, czemu jest pan takim kozakiem? Ja? Ale wyszukuję pytań do pani. To już inni muszą ocenić. On może trochę poodpowiadać. No nie, ale to pytanie nie do mnie. No czemu ja jestem tylko takim... Ja to jako, traktuję jako pozytywne, nie, prawda? I to co ja się będę opisywał? To może... A to Norbert znalazł takie pytanie. Dopuścić się czasem do głosu.
On mnie dopuszczał dosyć rady. Niestety mamy straszny spam. Jutro sobota, także nawet Monika może pewnie siedzieć do późna. Więc... Gdzie do późna siedzieć? Ale jutro już nie ale siedzieć teraz. Jesteście cudowni. Pozdrawiam serdecznie. Patrzę serdecznie pani Aleksandra. Dziękujemy bardzo. I ja dziękuję. Pani Aleksandro, dziękuję. Łukasz pyta, jaki posag musiałby posiadać przykładowy zięć, aby wziąć za żonę pana córkę? Musiałby mi się podobać. Oj, łatwo by nie było w każdym razie. No. Byle komu jej nie oddam. Sama też się byle komu nie oddam, więc mimo wszystko no, umówmy się, że ja decyduję. Tak, no zobaczymy. Co pana żona zrobiłaby jako pierwsze po przeprowadzce do pałacu? Może będziemy zastanawiać, jak się już przeprowadzimy. Przede wszystkim będę wspierać męża, wiadomo. Nie. Jakieś konkretne moje inicjatywy, to myślę, że skonsultuję z mężem. Może to już jakby wejdzie do drugiej tury, to sobie to przemyślę, bo nie lubię rzucać słów na wiatr, więc wolę konkretów tutaj nie wrzucać w tym momencie. Tym bardziej, że nie miałam czasu mu tym głowy zawracać. Panie Stanisławie, czy lubi pan żużel? Lubiłem. Znaczy ostatnio mało oglądam, ale był okres faktycznie. Żużel rzeczywiście dużo oglądałem. I no, to trwało to jakieś 8 lat, nie? No, tym bardziej chętnie oglądałem, bo Polska stawała się potęgą w żużlu, nie? No to wiecie, to jednak człowiek ma takie atawistyczne, że tam, gdzie moi wygrywają, no to chętnie to oglądam, nie? Podobnie jak w kółko oglądamy zawsze skoki narciarskie, nie? Ale faktycznie ostatnimi czasy, nie wiem, czy zaniedbałem, czy co innego, jak to nazwać, ale czy z braku czasu, ale ostatnie kilka lat nawet, to już będzie 3-4 lata, mało oglądam żużlu. Zdarzało mi się, ale nie, ale był taki czas, że leciałem oglądać, tak? Czy zna się pan na biznesie zarabianie pieniędzy w prywatnym przedsiębiorstwie? Ja bawiłem się w prywatnym przedsiębiorstwo i produkowałem coś, i handlowałem paletami. I jak każdego przedsiębiorcę, minister finansów mnie wykończył, prawda? Gdy się witają z gąską, tam wprowadzając warunek brzegowy, za ile mogę sprzedać za granicą, prawda? Niemniej, bo tam potem była przymusowa wymiana, mówię o 90-tych latach, prawda? Więc jako przedsiębiorca, co owszem, funkcjonowałem. No i jako tako mi to szło. Coś tam grałem na giełdzie, akurat też wygrałem. No jakoś szczęśliwie miałem, że akurat na samym początku wszedłem, więc załapałem się na te potworne wzrosty. Jak mnie krach dołapał, to spadłem na 1/5 tego, co w szczycie, ale to było 450 razy tego, co wpłaciłem, nie? Więc tam, gdzie się dotknąłem, było nie najgorzej. Najciężej mi się pracowało w Stanach, bo tam pracowałem fizycznie, prawda? Od rana do nocy, w straszliwych upale czasem, sobotą włącznie. No a wiadomo, z soboty na poniedziałek, z wieczora soboty na poniedziałek, nie do końca pamiętam, jak to było. I tyle, nie? Poza tym strasznym upałem i te knajpy w Nowym Jorku, to czasem mi się przewija. Ale też potworne pieniądze się zarabiało wtedy. Przebitka była, jakiej nie było nigdy w historii Polski, nie będzie pewnie. Za godzinę, a dwie godziny była pensja Haliny miesięczna. Także przeróżne rzeczy. W Niemczech rowy kopałem, prawda, jako zawodowy, tam rowy typu 200 metrów, tam na 3 metry głębokie, 7 szerokie. No, tak, tam takie rowy, co super ciężki sprzęt je robi. Bo ja to kopałem, nie? Bo zarabiałem marki, nie? Więc ogólnie życie, gdzie się czego nie tknąłem, tam miałem forsę, no. Także no, to w karty jak grałem, to też, no. Może nie grałem rewelacyjnie w tego bridge'a czy pokera przez te 10-15 lat, prawda? Ale ja się z tego utrzymywałem. Bo przecież nie wygrywa ten przy tego typu grach, kto lepiej gra, tylko ten, kto ma mocniejszą głowę. Prawda? Bo potem są wyższe stawki w końcówce. Grałem z Wilkoszem, grałem z mistrzami Polski, mistrzami świata, nie? Tutaj też zawodowo. Wszędzie mi się jakoś udawało przypadkowo. Proszę, kandydacie się nie popisać.
podpisywać, oddać głos. Ale postanowię, właśnie, że nie. Teraz na ludzie przy Halinie, przy Monice, nie tylko się przed wami podpisuje, ale przed nimi też. No. Niech wiedzą, jakiego faceta mają w rodzinie. Co by beze mnie mogły zrobić. Nie? No. Pan Paweł pyta, czy pani Monika kupiła już bitcoina? To jest tak, ja bitcoina nie kupiłam, ale kiedyś jak grałam na Unibecie pokera, ale to już dawno temu, udało mi się wykopać, tylko wtedy bitcoin stał tak, że ja go wymieniłam na jakieś śmieszne pieniądze i teraz bardzo tego żałuję. Także, ale nie kupiłam. Jak panie przeżywały pobyt pana Stanisława w areszcie? Pyta pan Bartek. No ja źle. To były straszne czasy, także... Ciężko to nawet opisać. Mama była w bardzo kryzysowej formie wtedy i ja też to przeżywałam. Miałam wtedy 16 lat, zdaje się, tak? No to było. To jest tak. Ale tu jest coś do pani Haliny, tylko mi przeleciało. 18, kochani. Nie, 16. To już 2002. Pani Moniko, jaka jest pani ulubiona gra komputerowa, konsolowa i dlaczego właśnie GTA 5? No w GTA kiedyś grałam, ale dawno temu. Aktualnie nie mam konsoli żadnej i jakoś w tym momencie nie gram na komputerze. Kiedyś lubiłam jeszcze Prince of Persia, ale to już było dawno. Także teraz na pewno wiele się zmieniło, ale może się kiedyś zdecyduję. My najbardziej najmiennie wygraliśmy, jak było Commodore. Pani Halino, czy to prawda, że pan Stanisław zapomniał kiedyś o pani na stacji benzynowej i pojechał sam? To prawda. A skąd to wie? Nigdy o tym nie mówiłem tutaj. Ciekawe. Myślałam, że ja sobie leżę z tyłu w samochodzie i śpię. To gorsze, jak się do niego dodzwoniłam, to ponieważ taki sam sygnał telefonu miał jego kolega, który razem z nim jechał, to nie chciał ze mną rozmawiać, bo nie wiedział, że to może być mój telefon, więc w ogóle zgłupiała. No i to ja nie wiedziałem, na jakiej stacji, to ze Strasburga jechaliśmy. W końcu jak pojechaliśmy już tam 100 kilometrów, nie? Została bez dokumentów, została bez forsy. Tak. Potem nawet myślałem, że bez telefonu, nie? Właśnie, bo ten sygnał był w samochodzie, sam się kurczę i telefon tutaj jest, no, tam nawet nie wiadomo, na jakiej stacji byliśmy. Tak, faktem, że jego nie było w samochodzie, kiedy ja poszłam do toalety, powiedziałam jego znajomemu, to był asystent jakiegoś innego europosła, akurat z nami wracał. No i nie wiem, no uznali chyba, że ta kołdra i poduszka z tyłu, czy koc i poduszka wyglądają jak ja. Ale zabawne to było, to przyznaję. Na szczęście nie była to bardzo ciężka zima, bo ja tak jak byłam w samochodzie, tak pobiegłam tylko do toalety, nie ubierałam się, a potem bałam się nawet czekać na stacji, tylko na zewnątrz, kurczę, szukałam. No, zaczęłam się już zastanawiać, no może faktycznie się zdenerwował za długo. Surowe wychowanie. Wygląda nas 3000 osób na żywo. Jak wygra pan wybory, to zagra pan Wiedźmina na live? Mogę, ale muszę najpierw troszkę poćwiczyć. To trzeba przyznać, bo to, no, ja nie będę się teraz popisywał, że to ta moja sprawność zwłaszcza, bo to jest manualna przecież, nie? Do tego, ale mnie się podoba, bo gry w ogóle tego typu mnie się podobają, tylko nie mam kurczę czasu na to, no i ale bym sobie chętnie pograł, zwłaszcza jak jest konkurencja jeszcze z kimś, no to tak. Jakie pan ma postulaty, plany na czas ciszy wyborczej? Jakie postulaty? No ja chciałbym odpożyć, na pewno prześpiech to zrobić co dłużej, nie? Natomiast ja mamy przygotować, no ja wiem, no jakie plany. Nie uda ci się do końca odpocząć. No chyba mi się do końca nie uda, bo mam za wielu znajomych i przyjaciół, zaniedbałem. Ze względu na kampanię wyborczą, prawda? I oni to rozumieją, nie dobijali się i tak dalej, nie? Wypadałoby się gdzieś z nimi pokontaktować, no nawet choćby przed tymi wyborami, nie? Tacy, no prawdziwi ci od lat, nie? No, a oni ostawili się w kąt, żeby nie zajmować głowy telefonami, mailami i tak dalej, nie? Więc to też trzeba zrobić, prawda? Pan Aleksander pyta, pytanie do żony pana Stanisława, czy bycie europosłem przez męża powodowało mniejszy komfort w codziennym życiu rodzinnym?
nie odczułam tego tak bynajmniej, nie. Podobało mi się. Pojeździłam trochę czasem więcej, no pewnie, że nie jeździłam z nim cały czas, ale od czasu do czasu. Nie, w porządku. Pan Piotr pyta, kto rządzi w domu. No mąż, mąż. Dobrze wiedzieć. W moim domu ja żyję. No tak, bo córka się wyprowadziła. Córka mieszka osobno. No. Mateusz błaga o pozdrowienie. Pozdrawiamy wzajemnie. Panie Mateuszu, ja też pana pozdrawiam. Tylko pan Mickiewicz, widzisz? Tak, pan Mateusz Mickiewicz. No faktycznie nie popatrzyłem się, tam jest wypisane, tak. Faktycznie, tak. Przynajmniej dość znane. Na pewno bardziej znane od mojego. Pozdrawiamy, jak pan zbłaga o pozdrawienie, to oczywiście pozdrawiamy. Jakie zdanie ma pani Halina i Monika na temat legalizacji heroiny, strychniny i cyjanku potasu? Strychniny. Jak ktoś chce się zabić, to się zabije, tak? Więc generalnie, jeżeli będzie to dostępne, ale nie będzie dla dzieci, no to myślę, że jak ktoś zamierza po prostu sobie skrócić życie, czy taki, a nie inny sposób, to jak chce sobie wziąć cyjanek, to... Ja myślę, że sprawa. Dostęp tylko powinien być tak, że dzieci mają po prostu nie móc tego kupić ani dostać. No nie wiem, takie rzeczy powinny być po prostu bardzo karalne, gdyby się tak zdarzyło. Natomiast jak ktoś ma ochotę, to każdy niech robi co chce. Zakazany owoc lepiej smakuje, więc wydaje mi się, że to tego typu ograniczenia to do niczego dobrego nie prowadzą. A bardzo nie lubię, jak się dorosłych ludzi, bo mówię, tu jest ten warunek, że faktycznie z dziećmi to troszkę inaczej. Dorosłych ludzi traktuje się jak, no umówmy się, bydło, które nie może samo stanowić o sobie. Że tutaj uważam, że to każdy dorosły człowiek powinien mieć dostęp do wszystkiego, jeżeli nie jest, powiedzmy sobie, no niespełna no, rozumu, chory poważnie, psychicznie, to nie powinno tutaj być ograniczeń, bo zakładamy, że dorosły człowiek ma swój rozum, powinien móc sam decydować. Natomiast wiadomo, no, że z założeniem, że wolność jest ograniczona pięścią, cudza wolność mojego nosa, prawda? Tam, no, może to troszkę źle sformułowałam, ale wiadomo, o co chodzi. No, że jeżeli ktoś wykorzysta to przeciwko mnie, no to wtedy już sytuacja wygląda inaczej, jeżeli przeciwko innym ludziom. Że powinien być wtedy faktycznie karany i to surowo, natomiast nie na zasadzie, że tu są zakazy, że tego nie wolno, tego nie dostaniesz, tu tego nie kupisz. I tak kto będzie chciał, to kupi. I tak kto będzie chciał dostać broń, to sobie załatwi. Tylko problem się robi wtedy taki, że sprzedają, prawda, narkotyki dilerzy na czarno i prędzej kupimy coś, co nam zaszkodzi. Natomiast tak samo z bronią, no broń mają bandyci zawsze, prawda? A inni ludzie nie, więc tutaj taka sama zasada moim zdaniem. Dziękuję. Oczywiście co drugie pytanie, czy pani na córkę jest wolna, ale mija. Ewelina nas pozdrawiała. Tak, właśnie. Tak? No. Pozdrawiam serdecznie. No wiesz co? No. Kompletnie nie masz nic sobie z nepotyzmu. Pozdrawię rodziców pana Patryka. Nie wiem. Pozdrawiamy. 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 Kamil pozdrawia serdecznie. Wzajemnie, panie Kamilu. Patrz, jaka ładna nakładka. Facebookowa. No, widzę. Bardzo ładna nakładka. Co pan sądzi o prawie godzinnym wystąpieniu Andrzeja Dudy w programie Gość Wiadomości w TVP? Nie, już nie stąd. Co to jest? Cóż to jest godzina? No. Jak gdyby to było 17 godzin, to rozumiałbym jakieś zastrzeżenia, ale godzina? No. Dla pana Andrzeja Dudy w telewizji to jakby nic. Pan prezydent i tak jest na okrągło. On jest w tym momencie poszkodowany po prostu i
i ma za mało czasu w telewizji, no i jak zwykle pozostali kandydaci górują nad nim, ale on merytorycznie i wiedzą i odpowiedzialnością wygra, także to, że go mało tam jest, to nic nie poradzę. No. Panie Stanisławie, nawrócił mnie pan na wolny rynek. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Hubert. Pan Wichurek, w jaki sposób można zapisać się do partii KNP, gdyż w internecie nie mogłem znaleźć informacji na ten temat? Odpowiadaj, Norbert. No właśnie. Zapraszamy na stronę stanisławbrzutek.pl, tam jest taka zakładka. Stanisław, mów, bo jeszcze nie ktoś będzie wpisywał polskie znaki. No. stanisławzoltek.pl. No i co tam jest? Co tam na tej stronie jest, Stanisław Zoltek? Dołącz, zakładka dołącz, jeszcze są duży przycisk, od razu się pojawia dołącz. Tam można zgłosić się i będziemy tworzyć. I po wyborach po prostu, no bo teraz nie było czasu, żeby te sprawy organizacyjne ten robić, nie? Bo to kampania, ale no to... Czy pan Zoltek ma wnuczkę? Nie mam. Nie ma. Nie mam wnuczki, kurczę. Kurczę blade, no. Niestety. Pytanie, czy jesteś zamężna? Zakamuflowany. Nie jest zamężna. To należy do pytań osobistych. Czasem nieprawda, to jest powszechnie informacja powszechnie, znaczy, czasem, powszechnie znana. No, dlaczego ojciec ma nie powiedzieć, że mam niezamężną córkę? No, czasem no. Może być niezamężna i wnuczka robi, może być, no bywa no. Różnie. No nie ma. Jakiej muzyki lubicie słuchać? O rany. Ja bardzo lubię, tak jak tata powiedział, kiedyś też muzykę z lat 70. Pink Floydu na przykład, ale także lubię muzykę tą, która teraz jest na topie, na przykład muzykę elektroniczną Boiler Room. Rodzice nie wiedzą, co to jest, ale no tak mniej więcej. Rzeczywiście nie kojarzę tej chwili. Nie. To jest na YouTubie taki kanał Boiler Room się nazywa, także ja lubię taką muzykę elektroniczną. No poczekaj, jeszcze Halina gdzie powiedziała. Ale ja tutaj rzeczywiście mam spory zakres, bo dużo muzyki lubię słuchać. No pewnie tam klimat Beatlesów, czy tam Rolling Stonesów, ale również niektórzy, którzy teraz, czy typu Kasia Kowalska na przykład. O, męskie nie, granie Kasia na Suska jeszcze. Ja tam podejrzewam, że Halina najwięcej na wszystkich słucha tej muzyki, bo na okrągło gdzieś puszcza. Ale spuszczam radio. Lubię słuchać muzyki faktycznie i bardziej retro i sporo zamrożenia. Czy pan się dobrze czuje, że córka niezamężna, bo zauważyłem delikatne westchnienie. A czy moje westchnienie, czy jej, moje czy pana? Nie jestem pewien. Lubię pana i pana żonę panią Żółtkową. Pozdrawiam z rodzinką. Pozdrawiamy. Wzajemnie. Ja pozdrawiam. Panie Bartku. Pan lubi. Widać, no proszę, ja lubi nazad. Nic czy o tobie nie mówię. Wybrałaby się ze mną na koncert Behemota? Bardzo lubię Behemota. Zobaczymy. O ile się odbędzie. Muszę zapamiętać, to pan Hubert. Węgrzyn, to znamy takiego pana. Tak, tak, ale Huberta Węgrzyna nie znam. Co pan sądzi? Zapiszcie tam. O kim, przepraszam? Mirosławie Piotrowskim. Lubię faceta. Ma dużo poglądów moich. Gdzieś ma oczywiście odmienne poglądy, to prawda. Nawet zaskoczony byłem, bo i z debaty, i z późniejszych wypowiedzi znalazłem więcej odmiennych poglądów, niż myślałem, że jest, prawda? Ale generalnie go lubię, to jest bardzo porządny gość, ja go z parlamentu bardzo polubiłem, jego poglądu, wystąpień, także to muszę przyznać, że gdyby on tak do drugiej tury wszedł, a ja bym nie wszedł oczywiście, to bym go z czystym sercem na niego zagłosował. Czy pani Monika mieszka tak jak pan w Krakowie? Tak, mieszkam w Krakowie, ale w innej dzielnicy niż rodzica. Od niedawna? No, paru lat już. Paru lat, od rok, z kawałkiem. Dwa niecałe. Rok z kawałkiem, no przestań się już. Nieważne. Zanudzimy ludzi. Tak, tak. No właśnie, bo jak się kończą pytania, bo coś to powoli zmierzajmy. Pan RC Barcelonie. Nie, problem jest tylko taki, że tak szybko spamują, że można wyszukiwać. Nie kibicuję Barcelonie.
bo się żadnym klubom zachodnim nie kibicuję. No może tam ze względu na to, że Lewandowski, no tam w Bayernie, no to tak, ale tylko ze względu na Lewandowskiego. Nie ma to nic wspólnego z klubem. Także nie, kluby zachodnie ja nie. Bo nie, do mnie, chyba że nie do mnie było pytanie, przepraszam. Pan to tylko ty jesteś, bo to dobra. Jesteśmy. Ja odpowiadam raczej za siebie, panie. Nie, bo ja tam akurat lubię bardzo piłkę nożną, także ja akurat kibicuję. Akurat Balcerowej? No, akurat nie. Niestety. No to co? No, pytanie było, czy o Balceronie. No wiem. No ty to, no to mówisz nie. Czy pan Stanisław łowi ryby? Nie łowię teraz. Owszem, łowiłem pod przymusem. Jak byliśmy na spływie tam z jej bratem, jeszcze dawne lata temu, sanem miesiąc, żeśmy spływali, no to musiałem łowić ryby. No, mnie się nawet podobało łowienie ryb, no, ale wiecie państwo, no nie codziennie, każdą noc i ten, nie? Więc sporo łowiłem, jak na przeciętnego człowieka, praktycznie nic nie złowiłem, bo mi jakoś nie udawało. O konie głównie, że już. Ale łowiłem ryby, no to prawda, teraz nie. To nie. Czy pan nagra kiedyś filmik z boiska? Na pewno świetnie gra pan w piłkę. Nie. Nie gram świetnie w piłkę. Jeżeli już ze sportów takich, co naprawdę grałem, no poza oczywiście tamte z tym Kiełkuśnika i Drewniakiem, nie? Ale to nie było zespołowa gra, prawda? Tylko uczenie się. To siatkówka. To jest siatkówka i ping-pong. No, to ale nie, no w tenisa to ja gram komplet amatorszczyzna, nie? Natomiast ping-pong i siatkówka to troszkę grałem, tak. No, nie mówię o takim sporcie jak karty, prawda, jak bryż. No. Jak to jest mieć tak piękne kobiety obok siebie? Bardzo miło. Dziękujemy za komplement. Jak mogę zrealizować swoje marzenie i pójść z panem na jedno piwko albo 10? No, wie pan co? Nie. No, skończy się teraz ten czas, wie pan. Nie wiem skąd pan jest w ogóle, no bo jak z Krakowa to nie mamy duże ułatwienie, prawda? Tam i lokal mam w Krakowie, nie? Tutaj ta marka, znaczy mamy jako partia i ten jej. I imprezy się robi, prawda, także ten, jak z dalsza, no to trzeba przyjechać albo żyć, no musi pan nawiązać kontakt tutaj poprzez Norberta z tym to, co mówimy na przykład. Nie chodzi o to, żeby z tego powodu się wpisywać teraz do partii, znaczy jeżeli tak, to bardzo chętnie, ale tak w ogóle, no w ten sposób, no. Teraz już nie wymyślimy tego. To jest pytanie o wzrost, ile mają córka i żona. Czy chcą odpowiadać? To ja mam odpowiedzieć? Nie, ja mogę odpowiedzieć. Ja mam 69. A ja 1,60. A może nawet nie całe, 59. To też zależy rano czy wieczorem. No. No też. Wieczorem mniej, a rano więcej. Nie? Nie spodziewałem się, że pan i pańska rodzina jesteście tacy ludzcy. Pozdrawiam serdecznie. Nie, dzięki. No wiesz, bywa, że ma się jakieś straszydła, wiesz, tego. Kojarzy pan miasto Bochnia, pyta się pan. No jak mam. No, blisko. No, bez przerwy jeżdżę tam. Co w Bochni mieliśmy, pamiętam, oddział, no teraz nie mamy akurat. No i do Tarnowa, czy tam w ogóle do Bieszcza, ja bardzo często jeszcze do Bieszcza, na Ukrainę też jeżdżę. No to siłą rzeczy tam Bochnia, to jest po drodze. Jak pan się czuł w programie Hate Park? Powiem państwu, że kapitalnie. Strasznie mi się podobało, tak na luzie, no, z przyjemnością, bo dość długo to trwało, to ze 2 godziny było, nie? I kompletnie mnie nie zmęczyła ta rozmowa, bo była taka fajna i ten prowadzący, co to ludzie mieli do niego pretensje o to, że lewa, że mi złośliwe pytania zadaje, nie? Albo mnie tam sprawdza, to tak jak już tu kiedyś mówiłem, jakbym miał wyreżyserować to spotkanie, to byłby taki. I sprawdzałbym, ja najpierw mówił, że nieprawdę mówi, a potem sprawdzał i okazuje, no kurczę, no faktycznie, tak jak pan powiedział, nie? No to taką bym reżyserkę zrobił, nie? A poza tym on wcale nie ma żadnych lewackich poglądów, on nie, bo tylko on ma obowiązek, co miał, czy jakby mi zadawał jakieś takie miłe pytania i tak mi kadził, nie? No to kurczę, po pół godzinie byście państwo powiedzieli, wynocha, prawda? I nie będziemy was oglądać, no więc wiedział, co robi, nie? Podtrzymywał pewną atmosferę i mnie się bardzo przyjemnie tam siedziało. Jeden z najfajniejszych programów, jakie były. Najmilej mi tam się odpowiadało. Ma pan w domu portret Franciszka Józefa?
Nie mam. Franciszka Jerzywka, to znaczy, owszem, ale to takie bardzo małe. To nie, bo portret wiszący na ścianie nie ma tego. Nie, nie, to nie. Mam natomiast, jakiś medal, to jeszcze tam z rodzin, z dawnych czasów, gdzie tam jest Franciszek Józef, ale to też nic ważnego, ani istotnego, więc nie mam. Niestety. Pan Patryk pyta, co państwo sądzą o twórczości Jacka Kaczmarskiego. Ja. Bardzo. My jesteśmy kaczmarofilami. Z żoną jeździłem na te takie różnego rodzaju te śpiewy nocne ogniska. Co prawda nie jeździliśmy po dalekiej Polsce, raczej tu Marszowice pod Krakowem, tego typu, nie? Sami też tam gdzieś próbowaliśmy śpiewać. W ogóle bardzo lubimy śpiewać. Każda biesiada bez śpiewu to tak, to biesiada stracona, nie? Także no jest, należymy do, można powiedzieć, kaczmarofilów. Tu jest pytanie, co należałoby zrobić z dużą ilością dzików i loch z młodymi? Wiecie państwo, to do mnie pytanie do kandydata prezydenta i prezydenta nie do końca. Ja wiem, no tu jest problem, prawda? Ale czy ja to akurat jako prezydent musi w to ingerować? Gdy się zrobi coś przesadnego, jakiś problem, to tak, ale póki mogą jakieś służby w tej sprawie funkcjonować, póki jakieś stowarzyszenia czy ludzie mają jakieś pomysły, no to niech tak będzie, nie? No także tam raczej problem jest z tymi lochami młodymi, z tą chorobą, prawda, tym afrykańskim pomorem świń, że roznoszą, prawda, no to prawda, ale nie specjalizowałem się, widziałem odpowiedzi ministra tego nieżyjącego już spisu, który mi się akurat podobał rzeczywiście. Widziałem wypowiedzi obecnego ministra do spraw środowiska, widziałem wypowiedzi różnych lekarzy i innych. Niektóre sprzeczne, niektórzy, że nie wolno, ekologów, że nie wolno, że to więcej tego typu, że więcej szkodzi niż pożytku. I stwierdzam, że po prostu być może każdy ma po trochę racji. Nie chcę w tej chwili się uganiać i uczyć, specjalizować w tej sprawie, bo mam ważniejsze sprawy po prostu na głowie. No i tyle. No. Jak przyjdzie co do czego, jak będę prezydentem, to wezmę urzędników porządnych, którzy się na tym mają znać i oni mi zdadzą relację i wtedy podejmę jakąś decyzję, jeżeli będę mógł. Przepraszam, zgubiłem jedno pytanie, ale zaraz będę musiał wrócić do niego. Jakie wykształcenie trzeba mieć, żeby dołączyć do partii? Nie ma takich warunków. Jakiekolwiek. Wolałbym, żeby było sensowne. Sensowne, nie wyższe albo z papierkiem. Sensowne, był człowiek normalny. Czy widział pan parodię debaty TVP? Jeśli nie, to proszę zobaczyć. Widziałem, znaczy, nie wiem, czy jest jedna parodia, nie? No widziałem parodię tam, gdzie tam są takie wycinane kawałki i każdy coś tam ma. No, nie, mnie się to spodobało, rozbawiło mnie to, prawda? Rzeczywiście, tak. Zresztą strasznie mnie też rozbawiły, państwo robią różnego rodzaju memy i filmiki. Czasem bardzo życzliwe, aż do przesady, czasem bardzo złośliwe. Szczerze powiedziawszy, większość z nich mi się podoba. Naprawdę, niektóre są rewelacyjne. No. I uśmiałem się z niejednego całkiem dobrze. To jest mój już zysk taki, którego mi nikt nie zabierze. Co sądzi pan o twórczości Michaela Jacksona? No w sumie twórczość. No. On rzeczywiście najbardziej znany piosenkarz. Niektóre jego piosenki bardzo lubię. Bardzo lubię, no wiadomo, no nie jest to piąta sonata tam i tak dalej, ale wbrew pozorom, skoro tyle miliardów ludzi, tylu miliardom ludzi się to spodobało, w tym między innymi mnie, i skoro dało mi satysfakcję, przyjemność, tańczyłem przy tym, prawda, przy tej muzyce, no to tylko w superlatywach mogę o nim powiedzieć, no. Ja wiem, że się lubi popisywać, wiem, że z tą twarzą na tego białego koniecznie chciał tą być białą dziewczyną, nie? Też pokój z tym bielactwem, sam sobie zrobił, no. No, miał to dziwadło, ale guź mnie to obchodzi, nie se robił. Mnie dał to, że sporo piosenek miał takich, ja bym nazwał piosenkami, w sensie, jak
no w sumie twórczość, prawda? Które były bardzo fajne, muzyczne, tańczyłem przy tych piosenkach, słuchałem je, więc tylko jestem mu winien wdzięczność. No i taniec też na bardzo wysokim poziomie. Panie Stanisławie, jak pan wspomina studia matematyczne, pozdrawiam pana i całą rodzinę. Nie, no świetnie, no ja... Było sporo, ja pozdrawiam, było sporo tam elementów, które mnie zmęczyły. To wiadomo, na teoretycznej matematyce niektóre rzeczy trudno jest przejść po prostu. No to wtedy byłem zły, bo to ja tu chciałem grać w karty, a tu kurczę muszę się uczyć czegoś, czego nie chcę. Ale były tam elementy i niektóre działy takie, które mnie zadziwiły i byłem zachwycony nimi po prostu. Bo no, nie do końca czas na tą rozmowę, ale naprawdę takie, że nawet laik, jakby się dowiedział o niektórych rzeczach, to byłby zachwycony. Także podobało mi się. A tak chciałem Państwu zwrócić uwagę, że nawet z matematyką teoretyczną, jak mówiliśmy tu o muzyce Michaelu Jacksonie, to każdy z nas się spotkał i nieraz. Bo daję przykład, nie wiem, czy Państwo wiecie, hop, hop, szklankę piwa, prawda? Grechuty, nie? To, co on tam śpiewa. On też chodził na matematykę teoretyczną na Uniwersytet Jagielloński. Krótko, nie? Ale to, co on tam śpiewa, ten szereg alefów, nieskończoność pełznie, prawda? Rogate widma, to wszystko, rogate widma to jest topologiczny twór matematyczny. Szereg alefów to są sprawa liczebności zbiorów nieskończonych, bo są różne liczebności nieskończoności, to pełznięcie w nieskończoność. On tam śpiewał matematyczne sformułowania, a była piękna piosenka. No. I praktycznie nikt o tym nie wie. W międzyczasie dostałem SMS-a, czy mógłby pan w tej chwili pozdrowić na live pana Kacpra z Garwolina? Panie Kacprze z Garwolina, pozdrawiam pana i całą rodzinę pańską. Co pan myśli o Japonii? Cóż mogę myśleć? No, w Japonii żyją Japończycy. Już powoli zmierzam ku końcu mojego skomplikowanego wywodu. Dodam jeszcze tyle, że no jest, faktycznie jest to egzotyczny kraj dla nas, bo tak długo był w izolacji i tak długo trzymał swoją kulturę, że został egzotyczny. Ma swoje dziwadła dla mnie, dla nich moje zachowanie jest dziwadłem i bardzo się cieszę, że taki kraj jest, z takim dziwacznym ten. Miałem ciekawy epizod w życiu, jeżeli chodzi o Japonię, jak byłem w zarządzie miasta, było nas 5 osób, wszyscy byli wysocy, ja wcale nie byłem najwyższy, i tym równego mojego wzrostu byli, nie? I przyjechała delegacja z Kioto. Czwórka zarząd tego miasta przyjechał. Oni byli bardzo malutcy i przyjechali z ochroną, też 4 czy 5 osobami. Pewnie ze względów ambicjonalnych ta ochrona nie mogła być wyższa od nich. Oni byli napakowani, ale jak stanęliśmy, ten zarząd i ta ochrona ich i my, to po prostu cały nasz zarząd nie mogliśmy od lasoty począć. Ja, tam Adamczyk, no nie mogliśmy się powstrzymać, a przecież to jest skandal, żeby się śmiać tego. No, miałem ciężkie chwile, naprawdę jak utrzymać powagę, bo stoi przede mną kilka takich maciubkich ludzi, prawda? I to jest zarząd miasta i ochroniarze napakowani, tacy mali wszyscy, nie? No, także dobiałem takie zabawne historie i nic do tego nie mam, nie? Ale wtedy się zorientowałem, że oni naprawdę są mali. Tak, no nie żadne filmy albo coś innego. Pani tutaj, panie Stanisławie, proszę pozdrowienia pana największej fanki Angeliki Kołacz. Pani Angeliko Kołacz, pozdrawiam panią z całego serca. Pozdrawiam. No, będziemy kończyć, bo jednak z żoną Moniką też nie będziemy się popisywali tu godzinami, prawda? I tak, no popisałem się i tak nieźle, prawda? Ale no, co moje, to tego mi już właśnie nikt nie odbierze. Co zjem, wypiję, zabawię się, zaśpiewam i pokażę swoje kobiety. W pewnym momencie oglądało nas 5000 osób. Na żywo? No pięknie, no. I myślę, że pożegnamy się z Pani, no. A za chwilę wracamy do Państwa. Ale nie robimy jakiejś przerwy chociaż chwilę? No dobra, no jak... Czy rozłączamy stream, bo mamy... A można nie... A no to nie, no to ja mogę zostać, to jest w ogóle godzina. Która godzina? No robisz mi herbatę, dobra? No. Ja podam Państwu za chwilę link, będzie można się łączyć na żywo, zadawać pytania na żywo. Ja skoro jest tyle ludzi, to ja mam strasznie ważne, bo tam może potem być mniej.
rzecz do powiedzenia powtórnie powiem. Zobowiązałem się tutaj do tego, że opracowanie dotyczące układów indemnizacyjnych zawieszę na swojej stronie, że dam tam skany oryginałów umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Ja dzisiaj to zrobiłem, wisi na naszej stronie, mam nadzieję, że będzie wisiało też na Facebooku. Na stanisławzolte.pl. Tam jest moje opracowanie z dawien dawna, z 10 lat temu, co było. To jak znalazłem te układy i co się dzieje z tym, i to jest, łączy się z ustawą 447. Bardzo bym prosił zapoznać się z tym. Dzięki temu spadnie ze mnie odium niebezpieczeństwa, bo to są gorące rzeczy i naszemu rządowi i Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby zapomnieć o tych układach indemnizacyjnych i niebezpiecznie jest być człowiekiem, który ma tylko sam te skany tych układów indemnizacyjnych, więc wolałbym, żeby jak najwięcej ludzi miało, wtedy będę się czuł bezpiecznie. Nie dziabnę się parę razy nożem w plecy. Także, ale oglądajcie sobie to Państwo. No to w takim razie my z mamą się żegnamy. Bardzo miło było się tutaj pokazać na chwilę i przynajmniej pokazać nasze wsparcie do taty. Żegnamy, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Mówisz, teraz mogę choćbym chciałem zapalić, wiesz, coś takiego. No. To nie, to powiem ludziom, to zapalę po prostu na tym. No. Co za problem, no tyle czasu trwa. Wiesz. Dajcie mi jakieś te papierosy i zapalniczkę, bo ja mam tutaj głośnik. Siedzieć tu, gdzie siedzę? Halinka, dajcie mi papierosy i zapalniczkę. Tak, mogą być. Okay, i to sobie położę tutaj. Za sekundkę do Państwa wracamy, ale jesteśmy cały czas na żywo. Ja tylko podaję w komentarzu link do łączenia się na żywo, jeśli Państwo mają ochotę zadać pytanie. Mnie słychać w tej chwili? A ja, wiecie Państwo, no tyle czasu trwa, 2 godziny. Nie chodzi o, pozwolicie Państwo, że jednak papierosa zapalę, bo a nie chcemy robić przerwy, no po prostu, więc to.
Jesteśmy z powrotem, można się łączyć, zadawać pytania na żywo. Witam powtórnie, zostałem już sam. Panie mnie opuściły. Jeśli chce zadać pytanie, to musi włączyć mikrofon. Panie Jacku, widzi nas pan? Słyszy? Chyba nie, to damy pana Artura, chociaż... Panie Arturze, proszę pomachać ręką, jeśli pan słyszy. Dobra, no to... Dzień dobry. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, panie pośle. Przepraszam, cały czas mówię, przepraszam, że czasem tak w bok, ale patrzę na twarzy i się kłaniam, a kamerkę mam z lewej, także wtedy wracam do kamery. Rozumiem. Pozdrawiam pana posła z Holandii. Jestem tutaj przez jakiś czas przynajmniej, wchodzę w skład Polonii i chciałem się zapytać, czy wie pan, bo pojawił się na YouTubie film, my w Holandii tutaj głosujemy korespondencyjnie. I okazuje się, że, bo otrzymaliśmy karty i tak dalej, zagłosowaliśmy, wysłaliśmy i okazuje się, że biorąc kopertę z kartą do głosowania w środku, która jest zaklejoną, można ją prześwietlić zwykłą latarką od telefonu i zobaczyć, jak kto głosował. Którym jest, tak, zobaczyć, jak kto głosował po prostu. Co mam odpowiedzieć? No, wiadomo, złamana zasada tajności. Ale to w 10 maja, to miało być głosowanie, było znacznie gorzej, bo to było, ale oprócz tego było tak, że nie było żadnych potwierdzeń, kto dostał kartę, kto oddał głos i tak dalej, to za kogoś można było zanieść 100 wypełnionych, wydrukowanych kart i moim zdaniem jednak było to przygotowanie do sfałszowania wyborów. Także takie na wszelki wypadek milion dodatkowych głosów. Bo nawet jeżeli ktoś pisał tam Stanisława Żółtka, przykładowo, że głosował, sfałszował, mój głos zaniósł, nie? I ja bym poszedł do wyborów zagłosować, oddał też, wrzucił kartkę z Stanisławem Żółtkiem, to co może komisja zrobić? Pierwszy głos zaliczy, a potem znowu jest Stanisław Żółtek, ma zaznaczone, no to tego już nie wygrzebie tam z urny wrzuconych kart do głosowania, musi to odłożyć na bok jako nieoddany głos. Nie ma nigdzie w protokole wpisanych, to jest tylko nieważny głos, ewentualnie jako liczy się. I ja bym się nie dowiedział, że ktoś za mnie też połowę głosu oddał. Nie wiadomo, mój czy ten, nie? A ci, co w ogóle nie głosowali, to też by się nie dowiedzieli, więc tylko byłaby wyższa frekwencja o milion głosów, prawda? I być może nieco więcej nieważnych głosów, nie? W ten sposób. Także milion, dwa miliony można było bezkarnie oddać, znaczy w sensie zorganizowanie. No to było coś nieprawdopodobnego po prostu. Tak, no tak. Dziękuję panu za odpowiedź. Życzę dziękuję, powodzenia. Ale o tym prześwietleniu karty nie pomyślałem. Nikt w ogóle nie powiedział. Pamiętam, tak, można wybrać 10 maja, nikomu do głowy nie przyszło faktycznie, że jeszcze dochodzi jeszcze to, że przestały być tajne, nie? W ogóle. Nawet... Tak, można latarką zwykłą latarką od telefonu po prostu prześwietlić kartę. Tak. Dziękuję panu, dziękuję życzę bardzo. Powodzenia. Dziękuję. Zapraszamy pana. Panie Krzysztofie, może pan pomachać ręką? Jeśli pan nas słyszy, dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Słyszymy się? Dzień dobry. Tak, bardzo dobrze. No to ogólnie wiem, że pan popiera legalizację broni i narkotyków. Wiadomo, że jak ktoś ich użyje do niecnych celów, to poniesie konsekwencje. I teraz mam pytanie, czy zrobi pan tak samo z materiałami wybuchowymi, granatami, innymi ciężkimi broniami, jak granatnice i moździerze? No tu jest pewien problem, jeśli chodzi o tego typu i broń atomowa przecież, nie? Tak, bo coś takiego jak broń, pistolet, nawet karabin maszynowy, może służyć do obrony własnej, prawda? Czy ewentualnie do ćwiczenia strzelnicy. Natomiast granat, bomba ciężka, nie? Czy broń atomowa, on już nie służy do obrony własnej. Trudno go wpisać w broń do obrony własnej, więc tutaj jednak zwolniłbym. No bo tego typu umożliwienie ludziom do zdobycia broni masowego rażenia, bo to już broń masowego rażenia, prawda, materiały wybuchowe i te podobne, to oznacza, że ktoś nie chce tego do obrony własnej. Umożliwiamy mu zabijanie masowej liczby ludności. Tu nie, tu bym się zatrzymał. Gdzieś granicę bym postawił, ale właśnie tego typu. To, co jednostkowo zabija, w sensie broni się do obrony własnej służy, jest dopuszczalne. A to, co zabija masowo, czyli nie ma żadnego wytłumaczenia do masowego zabijania, prawda? To była obrona konieczna. To nie.
to nie, bo to takie coś też przed sobą nie rzucę przecież, żebym ja przy tym był. To muszę gdzieś z ukrycia, prawda, ja muszę być chroniony, a zabijać masowo innych ludzi. No nie, to tu rzeczywiście postawiłbym pewną tamę. A jaką tamę, no do dyskusji, ale zgadzam się tutaj, że tu już by Cudzynost był zagrożony wolnością mojej pięści. Tak, rozumiem. No ale na przykład ktoś może lubi sobie, tak wie pan, czasami rzucić gdzieś granat, ale na przykład na pozwolenie, wie pan, na jakimś poligonie, coś takiego, żeby po prostu troszkę wolności więcej. To się zgadza, ale to musi być pod pewną właśnie kontrolą. To jest tak samo, jak ja na przykład mogę mieć gnojówkę na przykład, nie? I lubię sobie czasem, przepraszam, że taki głupi przykład i tak brzmi, gdzieś ją wylać, ale nie mogę koło sąsiada wylać, prawda, tej gnojówki, ale na przykład na jakimś konkretnym miejscu, gdzie inny nie przeszkodzę, mogę to zrobić. To samo na przykład, no bylem też nie zaszkodził przyrodzie, w sensie nie zniszczył płaci lasu i tak dalej, nie? Więc a taką bronią tak samo można i przyrodę niszczyć, nie? No bo w końcu materiały wybuchowe, 3 hektary lasu tam i tak dalej, nie? Więc ja uważam, że powinno to być dostępne dla ludzi, to prawda, ale jednak pod nadzorem, prawda? No i tyle. I tu być może może w ten sposób kierunkować, nie? Ktoś ma pieniądze, chce dużo zapłacić, chce pobawić się w robienie wybuchu i rzucanie granatem, nie? Okej, może. Ale pod warunkiem, że uniemożliwimy uszkodzenie innych ludzi, prawda? Takie przypadkowe, no i tyle, nie? Nie dotyczy to przez pistoletu czy karabinu, no bo to nawet jak ktoś sobie postrzela, to tutaj nie ma żadnego problemu, że no cela gdzieś do celu, no. Wiecie państwo, też jakiś świr się może znaleźć z karabinem maszynowym, wyjdzie i będzie strzelał, no to prawda. Ale jak inni ludzie będą mieli broń, to długo nie postrzela, prawda, z takiego karabinu. Jak nie mają, to zabije i 300 osób. No mamy przykład, mieliśmy tam w Szwecji, czy tam w Skandynawii w każdym razie, z tym idiotą. No mógł zabijać bezkarnie dziesiątki ludzi, no bo był zakaz broni. Dlatego najgorsi są tacy właśnie w szkołach, na uniwersytetach, tam gdzie nie wolno nieść broni. Bo oni tam są bezkarni. Tak, tak. Broni zabijają i nikt nie może nic zrobić, nie? Bo nikomu nie wolno było wnieść, nawet jeżeli w danym stanie wolno mieć broń, to na tym kampusie uniwersyteckim nie wolno, prawda? No więc oni tam najchętniej właśnie tam chodzą zabijać, prawda? No, ale co do takiej broni masowego rażenia, no to już spokojnie. No. To samo broń jądrową, no też możemy powiedzieć, no ja też chciałbym sobie gdzieś móc, ale nie ma takiego miejsca już, nie? Prawda? To już... No tak, w wypadku broni jądrowej to ciężko. Znowu ten Cudzynos jest za blisko, żebym mógł użyć takiej broni. I tyle. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź i dziękuję. Mam nadzieję, że się uda w wyborach. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Jacka. Dzień dobry, ja mam takie pytanie do pana. Dzień dobry, panie. Jest to pytanie o też przestępstwa, czyli coś związane z bronią, bo ostatnio właśnie było powiedziane, że podniesiono maksymalną karę za na przykład pedofilię i w tym momencie jest takie pytanie, czy warto podnosić kary za takie przestępstwa, czy może lepiej zwiększać te progi minimalne, bo jak wiemy, są kary na przykład za pedofilię, teraz jest chyba do 25 lat, czy takie naprawdę spore, ale sądy nie wydają aż takich dużych wyroków praktycznie nigdy, więc po co podnosić kary maksymalne, kiedy kary minimalne są tak naprawdę tymi, które najczęściej sądy, czy minimalne, czy te pośrednie, najczęściej sądy wydają? Powiem tak, moim zdaniem moda na podnoszenie kar za wszystko do jakiejś nieprawdopodobnie te górne kary do dużej wysokości jest szkodliwa, zła i niszczy naszą wolność. Ona jest dobra dla kogo? Dla rządu, dla prokuratury, bo może zastraszać ludzi. Zastraszać również tych, którzy nic nie zrobili. Jeśli próg nawet dolny jest wyższy, ale ta górna kara nie jest aż taka wysoka, to jak cię aresztują i powiedzą, przyznaj się, no ty powiesz nie, będę walczył swoje. Ale jak jest górny próg 25 lat i powiedzą, przyznaj się, bo jak nie, to cię załatwimy 25 latami, to nawet niewinny człowiek się przyzna. No tak, tak jak była sytuacja. Z punktu widzenia władzy to jest znakomite rozwiązanie, bardzo wysoki próg górny, a dolny niski, bo zwłaszcza jakby się miał wpływ na sądy, to swoi są bezkarni, prawda? No tak, na przykład sytuacja pana komendy. Tak, a natomiast przeciwnicy wiedzą, muszą być posłuszni, bo wiedzą, że ewentualnie dostaną
od czapy górny wyrok, prawda? Choćby nie mieli dostać, to one boją się tego, nie? Także ja jestem generalnie przeciwnikiem robienia tych górnych wyroków, ale zwłaszcza jestem przeciwnikiem podnoszenia kar w sytuacjach takich nagłych. Jest wypadek, kogoś przyjechał na pasach, tamten zastrzelił i natychmiast rzucają się posłowie, ministrowie ze względu na publikę i głosowanie, bo to podnieca ludzi, prawda, i tam ludzie o tym wiedzą, natychmiast tak. Rzucić się i karać mi tam, nie wiem, dożywocie i tak dalej. Powinno być przy tego typu wydarzeniach zakazane w ogóle zmiana prawa, to powinno się odczekać, to ma być w pokoju robione, a nie pod wpływem impulsu. No i to prawo robią pod wpływem impulsu, to są bandyci po prostu, no i tyle. Wprowadziłbym w ogóle zasadę następującą, że tam, gdzie jest nieszczęście, stoczył się samochód, dzieci zginęły do wody, prawda? Przejechało na pasach, prawda? Samochód w autobusie w Warszawie złamał. Spalił się dom z ludźmi, nie? Gdzie pędzą ministrowie, wojewodowie, premier, prawda? Żeby się ogrzać w cieple tej tragedii, prawda? Żeby ludzie ich zauważyli. To powinno być karalne filmowanie osób pełniących pewien urząd od pewnej wysokości w tego typu, gdzie są tragedie, gdzie zginęli ludzie. Tam nie wolno od pewnej wysokości tych ludzi być. Jak będą i telewizja to nada, bo nawet jak się pojawią, nie? Jak nada to jakaś telewizja, to powinna być karana. Od żywien, od wysokich bardzo pieniędzy po być może cięższe kary. Przestaliby tam jeździć i przestaliby tworzyć prawo pod wpływem impulsu. Dla Polski byłoby to na pewno dobre. Nie po to mamy premiera czy ministra, żeby pędził tam, gdzie tam traktor się przewrócił na chłopa, prawda, i jeszcze dziecko zginęło i on się pokazywał i jeszcze będzie mówił, że to on chyba lepiej orze pole, prawda. No niestety, ale tak jest. Widzimy, że tak jest po prostu. I to jest wstrętne, naprawdę bardzo wstrętne, takie obrzydliwe to zachowanie. Ludzie jakoś tego nie dostrzegają, tej obrzydliwości, szkoda, bo powinni. No tak jak przy każdej powodzi na przykład się pojawia zawsze premier. W 2010 roku widać wszystko pisało. A tam później... nie ma zakaz. Może się ewentualnie pojawić, ale jeżeli jakaś telewizja albo radio to nada, to powinno być, no nie on, bo to się mógłby przejeżdżać nawet przypadkowo. Mają się pilnować. Jeżeli go pokażą jako premiera, ciężkie kary. No żaden jest, by się tam jest nie to pojawił. Sensowne. Żaden by się tam nie pojawił. No, mógłby się jakiś pojawić, ktoś, kto się rzeczywiście na czymś zna, chciał pomóc, coś tam zrobić. Tylko go nie pokażą, nie? To tylko jakiś uczciwy minister by się tam pojawił. Praktycznie wszyscy inni by się tam nie pojawili po prostu, no bo ich gówno, przepraszam, obchodzi czyjaś tragedia, ich interesuje, czy notowania im wzrosną, nie? No i ja jeszcze mam takie jedno pytanie jeszcze w sprawie tej przestępczości, ponieważ no, z tego, co wyczytałem gdzieś tam kiedyś w badaniach, że jest taka sytuacja, że to nie wysokość kary wpływa, tylko nieuchronność tej kary na to nawet profesor Matczak o tym mówił, na to, czy na skalę przestępstw, na to, ile tych przestępstw powiedzmy się pojawia w danym miejscu, w danym stanie czy kraju. Jaki byłby ewentualnie pana pomysł, żeby takie konsekwencje służb i to, żeby ta nieuchronność karania przestępców była? Czy jest tu jakiś pomysł w ogóle? Po pierwsze, takie powiedzenie, to powtarza się od tam dziesiątków lat, to jest prymitywny banał. No, no dobra, nieuchronność kary. No. Przecież wiem o tym, że gdyby jawnie popełnił przestępstwo, że na pewno mnie aresztują, to tego nie robię. No, to jest oczywiste, że bandyta nie idzie przy kamerze, nie kradnie i nie podchodzi do policji. Właśnie ukradłem nieuchronność kary, prawda? No to wiadomo, takiego czegoś nie zrobi. Każdy stara się chronić jak może, żeby nie było kary, nie? Więc a gadanie, że de facto jest to apel taki, lepiej łapcie złodziei, sprawniej łapcie, prawda? Bądźcie lepszymi specjalistami od łapania złodziei. No, nagie mi taki apel, no przecież wiadomo, że to jest oczywiste, że tak ma być, nie? No tak. Więc to jest tak naprawdę taki popis, że ja jestem mądry, otóż słuchajcie. Ja wiem, że ważniejsza jest nieuchronność kary, aniżeli jej wysokość. I zobaczcie, jaki jestem mądry, jakie mądre zdanie powiedziałem, nie? Niestety tak jest i ludzie tak powtarzają w takiej idei po prostu. Więc jakby na początek coś takiego pozwoli pan, że powiedziałem. Rozumiem. Natomiast dodatkowo powiem tak. Otóż zmniejsza się wykrywalność przestępstw wraz ze zwiększeniem katalogu tych przestępstw. No bo jeżeli byłyby przestępstwa tylko dotyczące jednej rzeczy, to tam wielu policjantów by badało, sprawdzało te przestępstwa. Jak rozszerzymy przestępstwa na miliony, czyli posiadanie grama marihuany przestępstwo,
normalne, zagrożone i tak dalej ciężkimi karami, nie? Tam jakieś ktoś miał coś drobnego, ale potknął się, a może ktoś nie dopatrzył czego i to przestępstwo zaraz. Narobiliśmy zresztą to samo z podatkami, no przecież połowa spraw w sądach i tak dalej to są podatki. Tym się zajmuje policja, jak się zajmuje tysiącem rzeczy, to jej wykrywalność spada. A czym się woli zajmować tak naprawdę policja, bo ona chce mieć wykrywalność? Tymi rzeczami, które mają 100% wykrywalność. Jedzie ktoś, badają na drodze, zatrzymują samochód, jedzie człowiek trzeźwy, to jedzie dalej, nie ma żadnego protokołu. Zatrzymają, jedzie pijany, to tak, jedno przestępstwo, jeden złapany. Nie? No. Statystykę im bije to nieprawdopodobnie. To samo narkotyki zresztą, nie? Jeden złapany, bo miał przynajmniej narkotyki, jest przestępstwo, to jeden to złapany. Jak nie miał, no to nie ma. Więc dla swojego własnego dobra i żeby mieli większe pensje i nagrody i żeby komendant był zadowolony, żeby miał większą pracę. Tak. Bo to jest być może najważniejsze, to oni się koncentrują na tego typu drobnych sprawach, które mają 100% wykrywalność. A tam, gdzie trzeba, wiecie, trochę wiedzy, pracy włożyć, znaleźć złodzieja, bo nie wiemy, kto ukradł, ale może by się dało go znaleźć, no ale to po co to robić, jak wykrywalność jest mniejsza i czas tracić, jak tutaj tym razie 10, w międzyczasie 20 takich drobnych przestępstw się zrobi. Po prostu trzeba zdepenalizować kodeks karny, dość solidnie ograniczyć. Nie szaleć po prostu, że każdy, kto się potknie na ulicy, natomiast ma być prokurator. No, są też przypadki na świecie, a dzisiaj żyjemy w takim świecie, że właściwie każdy nasz ruch to musi być winny. No po prostu ja w tym szaleństwie nie chcę uczestniczyć. A to, że każdy musi być winny w każdym przypadku, oznacza, że prawdziwe przestępstwa są mają małą wykrywalność. Nie widać tego, bo wykrywalność 99%, no bo większość to są właśnie te 100% wykrywalne. Więc popatrzmy się może najpierw od tej strony, zamiast pitolić, że nie kara wysoka, tylko wykrywalność. No i tutaj też ma znaczenie, ale wysokość kary też, tak jak tu przed chwileczką było mówione, często nie jest po to, żeby ona była wysoka, tylko żeby zastraszyć aresztowanych. No. I to wtedy jest złe, prawda? My też szalejemy z tą wysokością kary, ale w niektórych przypadkach ma być. To tak jak mówię, że w kodeksie karnym powinna być ta kara śmierci ale właśnie bardzo rzadkie, za morderstwo z premedytacją udowodnione w sposób nieposzlakowy. To bardzo rzadkie przypadki, no praktycznie jak ktoś napisze, że ja zabiję tego i tego, wyślę, potem przy policjancie specjalnie tam tą ofiarę będzie trzymał, że kark strzeli mu w tył głowy, prawda, no to jest nieposzlakowe dowody są i z premedytacją i wtedy jest kara śmierci. I raz przypadek na Bóg wie ile. Sam fakt, że ona istnieje, będzie odstraszał. Jest odstraszającą rzeczą, prawda? Nie chodzi mi o to, żeby ludzi wieszać, prawda? Tylko żeby widzieli, że jest taka kara, nie? Zabijanie ludzi, że jest złą rzeczą, że można zaryzykować swoim własnym życiem. To powinno być. I tu w tym przypadku wysokość kary ja rozumiem, ale w wielu przypadkach ta wysokość kary tu o tyle jest racji, no niby w tych banałach, co tam ogłoszone, niby od przestępstwa nie odstrasza i rzeczywiście czasem służy tylko i wyłącznie władzy po to, żeby zastraszać aresztowanych, nawet niewinnych. No więc coś tam w tym jest, no. Ale nie do końca tak, bo tu, jak ja mówię, wysokość kary też ma znaczenie, ale czasami nie, tylko służy innym celom. Ale samo to mówienie tego banału, to nie o to chodzi. Ta częstość... No tyle, nie będę powtarzał tego początku, co mówiłem o ukrywalności. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jeszcze takie jedno krótkie pytanie, czy gdyby pan nie został tą osobą publiczną, prezydentem, czego oczywiście nie życzę, bo rzeczywiście zgadzam się z pana poglądami i tak dalej i życzę szczęścia, to czy mógłby pan ewentualnie poprowadzić korki z matematyki gdzieś tam prywatne w Krakowie? Mówi pan o korepetycjach? Tak, dokładnie. Wie pan, ja sporo czasu robiłem korepetycje, nie chwaląc się, wydawało mi się, bardzo dużo zarabiałem, co zamiast chwalenia się, czy dobry byłem korepetytorem, wystarczy. I było tak, że tego miałem bardzo dużo. Nawet 4-5-krotną taką pensję zarabiałem w każdym razie. Nie pracując cały miesiąc, jak ktoś tam przy czymś, nie? No, zdecydowanie najlepiej zarabiałem w okolicach matur, no ale to jest osobna sprawa. Nie będę mówił, czy pisałem więcej matur niż jedną, więc robiłem korepetycje. Teraz nie planuję tego robić, ponieważ mam przed sobą, nie mam za mało czasu.
planuje, chce wykorzystać to, co się wydarzyło na tych wyborach i to, że ludzie się zgłosili i że będą jednak te wybory parlamentarne być może przyspieszone, to skoro ja rzuciłem się już w ten wir, to chcę to zrobić. No to ja nie będę się rozpraszał, udzielając korpetycji. Rozumiem. Dziękuję bardzo jeszcze raz, życzę powodzenia. Dziękuję i bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pan Wiesław pyta, ostatnia chwila, by wyciągnąć asa z rękawa, czyli program gospodarczy 3x1. Powodzenia. Ach, zapomniałem o tym. A tak, jeżeli to pan, dostałem ten program, przeczytałem to. Miałem od to zacząć w ogóle o tym powiedzieć, bo długo zwlekałem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Otóż proszę pana, tam ten program dotyczy z grubsza, tylko powiem, żeby tam był ten 1% podatek od przychodów, żeby tam ZUS, KRUS to był 1% też typu od przychodów od przedsiębiorcy, a oprócz tego ZUS to, żeby było tam 1% już na konkretnego pracownika, żeby to było od jego pensji, prawda? Otóż trochę pan racji tam ma i żeby zlikwidować VAT, żeby tego podatku nie było. Co do innych, całkowicie się zgadza pan i ze mną, ja z panem, co do innych podatków, tam zezwoleń, koncesji, że to jest skandal to, co się dzieje w Polsce, trzeba to powycinać, polikwidować, zostawić taki prosty, łatwy do wyliczenia w umyśle, a nie w kalkulatorze, nawet nie mówię o to, co teraz się dzieje. Podatek, no zgadza się, wszystko idzie w tym kierunku, co ja uważam. Natomiast tam jest problem z tym, ja już tu kiedyś tłumaczyłem. Otóż w tej chwili tego VAT-u się nie da zlikwidować, bo mamy podpisany lizboński traktat, jesteśmy w Unii Europejskiej i nie możemy mieć mniejszego VAT-u niż 15%. Póki jesteśmy w Unii Europejskiej, nie możemy, po prostu i tyle. Więc dlatego też koncentruję się na tych sprawach związanych z podatkami, które można natychmiast zmienić, a jedyne co z VAT-em można zrobić, to zmniejszyć go na 15% i wyprostować nie było tych ulg, różnego rodzaju zwolnień i tym podobnych rzeczy, a zmniejszyć na 15%. Dlatego o tym mówiłem, a co do pozostałych podatków, zgadzamy się, nie powinno ich być. Natomiast co do części, czy sam ten VAT 15%, gdyby załóżmy wyjdziemy z Unii, nie? To też nie uważam, żeby on był 15%, powinien być typu właśnie prosty do liczenia, mniejszy, być może 10%. Chodziło mi o to, żeby była jakaś baza dla państwa z punktu widzenia jego wykonywania, jego czynności. Ja uznałem, że VAT, nawet po wyjściu z Unii Europejskiej, ale po wyjściu z Unii Europejskiej można się zastanowić nad ewentualną zmianą, typu nawet na przychodowy ten podatek, jak pan mówi. I nie wykluczam takiej możliwości, ale wydaje mi się, że to nie jest aż takie proste, jakby się zdawało, ze względu na to, że w jednych przypadkach 1% to jest nieprawdopodobny zysk, czy nieprawdopodobny wielki podatek w stosunku do firmy, bo przychody są bardzo małe, natomiast ilość pracy wkładanej jest wielka. Odwrotnie, przepraszam, bo jest mała ilość pracy wkładana, a przychody są ogromne, bo się kupuje gdzieś towar i sprzedaje z bardzo małą marżą i wtedy może być dużo, a w innych przypadkach to jest nieistotny w ogóle podatek, ale można by to jakoś na tym zastanowić. Ale pan dodał jeszcze tam jedną rzecz w tej sprawie, mianowicie ten ZUS. Z jednej strony taki, co ta emerytura dla wszystkich równa, za ten ZUS płacony 1% od przychodu od przedsiębiorcy, a drugi dodany do emerytury różnicujący w zależności od pensji. Może i by to miało ręce i nogi, gdyby nie fakt, że ja w ogóle nie jestem za tym, żeby w ogóle był płacony ten ZUS i KRUS. Żeby ludzie, w ogóle ani przedsiębiorca, ani ludzie nie płacili tego. Ja poszedłem dalej, krok dalej, prawda? Żeby ludzie te pieniądze dostali dla siebie i prywatnie się ubezpieczyli, jak chcą. W tym kierunku idę, więc w tym przypadku ja tu jestem znacznie krok dalej, jeżeli chodzi o ZUS i KRUS, i to by naprawdę upraściło państwo. W ogóle nie, urząd by już do tego nic nie miał, prawda? Także no proszę zwrócić uwagę na coś takiego. Więc ja mówię, jak zgadzam się z tymi całą otoczką tego, cośmy rozmawiali, zgadzam się z ewentualnym nawet kierunkiem tego z tym KRUS-em, ZUS-em, ale ja chcę iść dalej, więc nie, nawet nie rozważam tej propozycji, którą i tak z trudem musiałbym przeprowadzać, nie? To już łatwiej być może mi ten krok dalej zrobić niż ten środek. Natomiast co do tego VAT, a podatek przychodowy, to jest do przemyślenia dopiero ewentualnie po wyjściu z Unii Europejskiej. Nie da się po prostu tego teraz zrobić, więc okej, można rozmawiać, bo idziemy w tym samym kierunku.
To zapraszamy pana Oliwiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest pan, najbardziej szczerym i autentycznym kandydatem na prezydenta, za co ma pan mój głos. Ale moje pytanie jest skierowane do Unii Polityki Realnej, gdzie jak wiadomo, albo przynajmniej część z nas wie, że był pan kiedyś prezesem jakiejś tam części Unii Polityki Realnej, która potem wyewoluowała w Kongres Nowej Prawicy. I czy jest szansa może po tych wyborach prezydenckich do parlamentu, żeby połączył się pan z Konfederacją i razem stawił czoła? Tak, znaczy nie tylko, bo ja myślałem, że pan zacznie, żeby nawet nazwa Unia Polityki Realnej, żeby ją z powrotem jakby przywrócić. Ja marzę o tym, bo ja sentyment mam ogromny do tej nazwy i do jej historii, do jej symboli, mam je w dużych ilościach. Oczywiście. Więc chciałbym to. Ja już kiedyś tam z panem Witczakiem rozmawiałem na ten temat, ale to jakoś umknęło. Zamierzam do tego wracać, jak gdyby, nie? Natomiast Konfederacja jest nieco inna sprawa, no niby ten sam kierunek, nie? Bo tam to jest jakby dodatkowa rzecz. Tak chciałem iść z Konfederacją rok temu. Nie mówię o partii, tylko o tym połączeniu narodowcy, partia Korwin. Chciałem, żeby tak samo Kongres Nowej Prawicy szedł do wyborów parlamentarnych. Oni, można powiedzieć, odmówili, nie? To znaczy, pojechałem do Warszawy, dogadaliśmy się, że mailami wyślemy swoje propozycje, negocjacji, żeby razem iść. Ja to wysłałem dwukrotnie, oni prosiłem o odpowiedź, a drugim razem, no może czekam i tak dalej. Do wszystkich, to znaczy tam był i Korwin, i Mencen, i Winicki, i Bosak. I no nie odpowiedzieli, a potem publicznie okazało się, że no jednak nie chcą Kongresowej Prawicy. No ja uznałem, że okej, no może tak być, nie? Nie, wcale nie dalej deklaruję chęć wspólnego startu. I podejrzewam, że to jest tak, że chodzi o najbliższe wybory parlamentarne, no im lepszy będę miał wynik, tym większa pewność, skoro ja deklaruję, tym większa pewność, że będziemy razem szli. No bo być może chodziło o to, że była pewna niewiara, czy ja cokolwiek dodam, prawda, do wyniku, nie? No więc jeżeli pokażę jakiś wynik, no to właściwie automatycznie, no jak, o ile Pan Bóg, nie tam będę żył albo nie wiadomo co, to jak się siła wyższa nie wtrąci, to bardzo prawdopodobnie będziemy szli razem do wyborów. Oczywiście, panie Stanisławie, ale nawiązując do Unii Polityki Realnej, czy jak pan uważa, czy jest jeszcze szansa, żeby stworzyć tak silne ugrupowanie, jak właśnie była Unia Polityki Realnej w aktualnej Polsce? I tak jednolite. Tak jest. Wie pan, chyba nie. To znaczy, ja zakładam, że Kongres Nowej Prawicy w szczytowej formie mógłby stworzyć takie jednolite ugrupowanie na tyle silne, mając większość tego, co Unia Polityki Realnej wtedy głosiła, łącznie ze statutem. Rada, bo Unia Polityki Realnej już nie ma takiego statutu. Natomiast pewnie byśmy nie przekroczyli tej wielkości. Być może Unia Polityki Realnej nie potrafiła przekroczyć tej wielkości, gdy w szczycie miała. Jak pan wie, nie były to wielkie, ogromne wielkości. Oczywiście. Prawdą jest, że jedne, z czego byłem dumny wtedy, ta Unia Polityki Realnej długo trwała i ona przez nią przetoczyło się bardzo dużo osób. I ci, co byli w Unii Polityki Realnej, myślenie zostało im nawet jak gdzie indziej poszli. Także to robotę dla Polski wykonała wspaniałą, tylko że sama niewiele skorzystała. Ale przynajmniej sobie, że kto w młodości nie był w UPR-ze, to na starość zostanie łajdakiem. Oczywiście, właśnie chciałbym chciałbym pogratulować wykreowania właściwie dużo aktualnych polityków przez Unię Polityki Realną. Miał pan w tym duży wkład. I dziękuję ślicznie za odpowiedź na moje pytania. I życzę powodzenia oczywiście w wyborach i szczęść Boże. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Bardzo panu dziękuję. To zapraszamy pana Kamila. Dzień dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór, panie Kamilu. Ja mam takie pytanie, ponieważ mam wolnościowe poglądy i mam wrażenie, że w tych wyborach no nie mam za dużego wyboru tak naprawdę, jeżeli chodzi o kandydatów, ponieważ kandydat, który jest popierany przez największe ugrupowanie wolnościowe w Polsce, czyli Konfederacja, no nie jest osobą, która jest dla mnie wolnościowa. Po prostu ze względu na jego poglądy, czy też dawne wypowiedzi, kiedy popierał 500+, 13 emeryturę, czy też kiedy krytykował imigrantów zarobkowych, to mam wrażenie, że nie jest kandydatem wolnościowym. Więc mam pytanie do pana, ponieważ uważam pana za najbardziej wolnościowego
kandydata na prezydenta. Dlaczego miałbym głosować właśnie na pana? Czym pan się wyróżnia od innych kandydatów? Pan jest wolnościowcem. Pan powiedział, że jestem najbardziej wolnościowym kandydatem. Czy nie wystarczyłoby to za całą odpowiedź? Tak mi się wydaje. Ja wiem, łatwo zbyłem i moim zdaniem celnie. No ale cóż, no choćby dlatego, że nawet jeżeli ktoś nie wierzy, że będę miał wysoki wynik, że mogę wyjść do drugiej tury, to rozumiem tego typu niewiarę co do zdobycia w tej chwili prezydentury przeze mnie, to musi sobie zdawać sprawę z tego, że dzięki temu, że będę miał jakiś sensowny wynik, a z jego głosem będę miał większy, to podejmę próbę, bo co, na darmo tutaj dzisiaj się szarpie i wydaje pieniądze, podejmę próbę, żeby stworzyć ugrupowanie, które jako wolnościowe ugrupowanie będzie miało coś do powiedzenia w Sejmie i do zmiany w Polsce, prawda? Więc rozumiem, że to jako forma pomocy. Ale chyba najważniejszą rzeczą jest co innego. Mianowicie to, że wolnościowiec głosuje zgodnie z własną chęcią i wyborem, a nie daje się prowadzić na sznurku tam, nie wiem, sondażami, wielkością partii straconego głosu, tylko zgodnie ze swoją chęcią i sumieniem głosuje, bo chce mu się przyjemnie zasypiać i bez przeszkód pomarzyć o czymś, prawda? I to jest najważniejsze, że po prostu jak ktoś jest wolnościowiec, to po prostu ma głosować na tego, na kogo chce. Nawet jeżeli błądzi, bo to on powinien mieć swój własny wybór niezakłócony ciągnięciem na smyczy w jakimś kierunku. Nie ma tu ważniejszej sprawy. No i jest wolnościowiec, a pierwsze pytanie, no bo jestem wolnościowiec, no to skoro pan tak uważa, dlatego powinien pan na mnie, jest jakby zakończeniem tej tyrady mojej. Też takie luźniejsze pytanie, co pan sądzi o pizzy hawajskiej? Ja dałem to. Tylko pizza hawajska dla mnie mam za mało boczku. Rozumiem, dobrze. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w wyborach. Dziękuję. Pozdrowienia ze słonecznej Japonii dla pana Żółwka. O! Wszystkim miłego dnia, szczęść Boże. O, z Japonii ktoś tego, no ale dziękuję ślicznie w takim razie. No jak rozumiem, 10, no praktycznie druga, no to jest tam, to chyba dzień jest w tej chwili, nie? Taki stosowny w Japonii. No to i tam słonecznie może być. Bo dzień jest teraz 11, nie w nocy, no ale tym bardziej. No bardzo dziękuję za pozdrowienia i tu wypowiadałem się dużo o Japonii. Był taki moment, pierwszy raz zresztą na Q&A-u, bo mnie się podoba ten kraj. Ja w ogóle chciałbym na pojechać. Ze względu na pewną odmienność, egzotykę, prawda? Bardzo bym chciał tam pojechać do Japonii, rzeczywiście. Nie do każdego kraju mnie ciągnie, ale do Japonii. Do Japonii tak. I myślę, że to zrobię, ale no, nie ma czasu. To jest kawał drogi i tam nie da się tak łatwo. No. Poprosimy drugiego pana Kamila. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiadam, od razu odpowiem na te wszystkie komentarze, które będą podpisane. Ja muszę, bo ona tam. Znowu ja. Jeśli można, jedna sekundkę, mam ważną sprawę, dobrze? Przepraszam bardzo. Halo, jestem na Q&A-u. Odpowiadałem na pytania i odpowiedzi. No. Ja teraz jestem na pytaniach i odpowiedziach, wiesz? No, ale my to o 12 dopiero kończymy. No. Dość pilną miałem taką sprawę organizacyjną. Nie ma sprawy. Dziękuję. Ja mam takie pytanie. Czy dałby się pan wyciągnąć na Żółtko piwo w Poznaniu? No ja bym chętnie, wie pan, że jestem w Krakowie mieszkam. Do Poznania jest kawałek drogi. No. No tak, no to jest problem. Ze swoimi zwolennikami już po tych wyborach, jak już ruszy pan z ruchem nowym. A no to zapewne gdzieś od czasu do czasu tu gdzieś pojadę, gdzieś tu pojadę, no to jeżeli zwłaszcza w Poznaniu będzie jakaś organizacja, nie, która się będzie tworzyła, no to
jest bardzo duża szansa, bo jak to pojadę, no to na pewno wtedy się pójdzie z tą organizacją na piwo, no bo ja raczej lubię dodatkowo zacieśniać więzy, prawda? No jakiś taki typek jestem i mam taki zwyczaj, nie? Więc jak najbardziej, no ale to tak jak mówię, no w tej chwili nie dam, ja nigdy nie daję słowa na coś, co nie jest tu tak pewne, po prostu staram się, no bo bardzo szanuję, ale tak jak mówię, sądzę, jak mówię, że się postaram i być może tak będzie, to zwykle jest więcej warte, aniżeli słowo innych ludzi. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że tak będzie. No to czekamy. Dobra. I zapraszam, no bo nie będzie, jak nie będziemy mieli kontaktu, więc musi pan tam gdzieś się kontakt nawiązać, zarejestrować albo coś, nie? Znaczy mamy ten na stronie tych ludzi. Już mam profil. Okay. Już mam profil. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja przepraszam państwa, jak wiele godzin tak już siedzę, ja tu miałem wywiad jeszcze przedtem przez parę godzin, a teraz 4 godziny non stop, więc pozwolicie państwo, nie obraźcie się, że zapalę. Nie, żeby kogoś urazić, ale no po prostu ja no palę i po tak długim czasie, choćby po to, żeby bardziej być trzeźwym, w sensie, żeby nie być znużonym. Dobra, zapraszamy pana Stacha. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panie Stachu. Dobry wieczór panu. Proszę pana, ja tak na ostatni dzień, ostatnią chwilę praktycznie chciałem uporządkować pana jakby program dotyczący religii Kościoła. W Polsce jest w sumie coraz mniej katolików, ich liczba spada powoli, ale konsekwentnie od lat 90. Ja sam się, można powiedzieć, skłaniam trochę do protestantyzmu i pytanie, czy fundusz kościelny by pan chciał skasować, prawda? Z podatków też nie finansować, czyli co, robimy tak po amerykańsku, że po prostu to, co ludzie dają na tacę, idzie na pensję księdza? To jest najważniejsze, bo proszę zwrócić uwagę, jak tak było w Polsce, to Kościół żył. Żaden Kościół nie był zamykany dawniej, być może księża biedni żyli, ale też ludzie chętniej dawali, bo wiedzieli, że z tego Kościół żyje, prawda? Ja w latach 80., jak się mówi, że Kościół był prześladowany, gdziekolwiek nie jeździłem, o dowolnej porze dnia i nocy mogłem wyjść do kościoła. Dzisiaj jednak kościoły w nocy i w dużej części dnia są zamknięte, prawda? Osobną sprawą są te różnego rodzaju wota i cenne przedmioty w kościołach. Zamyka się kościoły dlatego, że tam jest złoto i nie mogą wierni wchodzić. To jest osobny temat, nie za bardzo chcę w tej chwili tego poruszać, ale to jest inny sposób, na przykład. Teraz akurat póki jest podatek dochodowy, ja chcę, żeby go nie było, więc uczciwie mówię, że zdaję sobie sprawę, że to na jakim bazie mówię. Stowarzyszenia mają odpis na przykład, można każdemu z podatku dochodowego 1% dać, prawda? Kościół też może mieć tego typu, ale co to oznacza? Oznacza, że to nie też jest podatków, co każdorazowo, co jakiś czas, na przykład niechby chociaż co rok, wierny musi dać Kościołowi. Czyli księża muszą wiedzieć, że to wierni dają, prawda? Konkretni, prawda? Katolicy, a nie, że tam raz zapisał i przez 50 lat po tym idzie mu pensja z podatku i wierny nawet nie pamięta o tym, że ma tam ściągane i ksiądz też już zapomniał, nie? Więc w tym kierunku ja bym poszedł. Być może jak nie będzie podatku dochodowego, można zrobić coś innego, ale tak, żeby to z dobrej woli ludzie dawali. Ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś strasznego wygodnictwa, ale rozumiem, że we współczesnym świecie no, księża też muszą, skoro kraj zrobił się bogaty, to i księża muszą też jakoś nie żyć w kompletnej nędzy, prawda? Więc w tym kierunku, jak ten 1% na stowarzyszenia, to póki podatek żaden problem, żeby na kościół coś takiego było, nie? Taca i to, a jak nie ma podatku dochodowego, to coś ewentualnie podobnego można zrobić. Nie wiem, powiązanego czy z VAT-em, czy z czymkolwiek innym. Nie, z VAT-em się nie da, bo to nie można ukierunkować. Ale w każdym bądź razie chciałbym tego typu kierunek, a nie żeby to było, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy kościołowi na przykład, nie? I nagle są zamknięte kościoły, nie ma księży i oni są urzędnikami państwowymi, bo z podatków żyją, prawda? No, w tym kierunku no, ja się patrzę. No. Także no, mój, tak jak tu mówiłem o tym moim koledze,
który miał tą parafię w Tobolsku, nie? Deputat miał na kilometrów kwadratowych, który jak potem w Wiedniu dostał parafię, to po prostu chciał z tej parafii uciec. No, co roku mieliśmy spotkania, bo tam nie ma kościoła, tam wszystko zamknięte. Oni tam, księża, żyją z podatków, takich właśnie raz zgłoszonych i ten. Nie ma potrzeby odwiedzać kościoła. To właściwie, że i tak ma być, to po co ten kościół? No to może, no skoro tak ma być, że ten kościół jest niepotrzebny, ołtarz, święte miejsca i kapłani, no to znaczy, że nie ma kościoła. No, no to, czyli zniknął kościół, to w ogóle i tych podatków nie powinno być. Jasne. A... mądrzejszego nie wymyślę, powiedziałem co myślę i w tym kierunku chciałbym działać. Nie? A z całym sercem dla kościoła jestem, ale żeby on nie umarł, no bo on jak jest finansowany, to umiera. A widzi pan miejsce, nie wiem, w kongresie nowej prawicy, czy ogólnie w jakimś nowym duchu, który powstanie, może się dołączy do Konfederacji, może nie miejsce tylko dla katolików, czy dla, nie wiem, dla innych chrześcijan? Nie, nie. Nie. Tylko dla katolików mowy nie ma. To, nie. To, no właśnie ja chcę jednak rozdziału Kościoła od państwa. No nie może tak być. Ja nie zamierzam się do... Ja owszem, być może na wódkę prędzej pójdę z jednym niż drugim, ale przy partii politycznej ja zawsze pilnowałem, żeby tego nie było. Tak było w Unii Polityki Realnej, żeby nie było tam dyskusji, że ty gorszy albo lepszy, bo katolik czy nie. Ja wpisane mam w statucie i to trzeba uszanować. Jak ktoś podpisuje statut, to znaczy podpisał, że Polska wyrosła z tradycji chrześcijańskiej, zarówno kultura, jak i tradycja, że jest chrześcijańska, prawda? Więc to wiemy, nie? Więc jeżeli ktoś powie, że nie szanuje tego, ma to gdzieś, no to nie, macie twojego miejsca w Unii Polityki Realnej. Ale jak ktoś jest protestantem albo wyznawcą, nie wiem, judaizmu, no dobrze, niech będzie, no. Tu zaraz to się obrazi. Byle by nas tu tam nie indoktrynował, prawda? To ma prawo być, ale ma uszanować to, że Polska ta i kultura i tradycja wyrosła z kościoła i przede wszystkim chrześcijaństwa, ale w dużej części też z kościoła katolickiego, nie? I dlatego nie mam nic przeciwko krzyżowi w Sejmie, a miałbym przeciwko innym oznakom w Sejmie po prostu, bo one to nie ma nic wspólnego z ciągłością Polski. Nie, no jasne, tak się pytam, bo wiadomo, no na nie katolików się różnie patrzy, no na przykład ostatnim takim dużym politykiem niekatolickim był chyba Jerzy Buzek, premier luteranie, no ale... Także, nie, to ja nie jestem, nie jestem w tej części po prostu. Jasne, no to dobra, to już ten, żeby inni mogli zadać pytanie, pozdrawiam. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Życzę jak najlepszego wyniku, trzymam kciuki. Dziękuję. Sam zagłosuję, no i do jak najlepszego wyniku, nie wiem, myślę minimum 5%, ale... Powiem sobie uczciwie, każdy ułamek procenta, który w górę pójdzie, to z punktu widzenia wyborów parlamentarnych to jest przepotężny kopniak w górę, no tak powiem, no. Także wie pan, no wie pan jak to było, 5 lat temu Wilk miał 0,4%, nie? Korwin kilka razy startował, miał dwukrotnie 1,43, dwa razy 2,43%, nie? Także no, to są takie wielkości. A ja niby od zera startowałem, a nagle się coś zrobiło, że może być całkiem jakiś sensowny wynik, ale no, ociąpanie miejmy proporcją, nie? Jedno króciutkie pytanie, czy będzie można, ja jestem z Warszawy, ale czy będzie można przyjechać do Krakowa i ten, i wieczór wyborczy jakoś towarzyszyć, uczestniczyć? No mam... Czy nie bardzo? Ja tu, no właśnie mam pewien kłopot po prostu, bo bardzo małe pomieszczenie, a wie pan, jest problem, jesteśmy na publicznej stronie, gdzie jest kilka tysięcy osób. Jak coś takiego zrobię, to ja będę miał potworny kłopot, bo ja mam pomieszczenie na tam 30 osób, nie? A przychodzą telewizje, przychodzą ze sztabu i policja oczywiście czuwa, bo ten koronawirus, prawda, i przepisy. I mam problem powiedzenia, jak jednej osobie powiem, to ja oznaczam, że publicznie powiem witajcie, nie? I ja będę miał przekichane sprawy. Bardzo chętnie bym zaprosił, ale jednak nie na ten kawałek po prostu. No, przepraszam, że mówię szczerze, no. Ja, no, myśmy tu przesiedzieli nad dyskusją na ten temat, wie pan, bo ja zrobił to jak w dym, nie? Jakby 5000 osób było, nie? Ale no, przesiedzieliśmy nie jedną godzinę o tym dyskutując. Każdy wypowiadał się tutaj, no co robić, kurde, nie? No i zdecydowaliśmy się, no po prostu, no
bo nie ma wyjścia. No, to rzeczywistość skrzeczy. No. Jasne. To pozdrawiam jeszcze raz i trzymam kciuki. Dziękuję. Za wynik. Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam. Ale zapraszam do kontaktu takiego wpisać, to później będziemy się spotykać pewnie. Tak, tak, tak. Już się, że tak powiem, zapisałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Niestety możliwość zadawania pytań na czacie jest dość ograniczona ze względu na ilość ataków, które przeżywamy. Ja nic innego nie robię, tylko banuję spamerów. Dlatego zaproszę pana Patryka. Jeśli mnie pan słyszy, proszę pomachać ręką. O, dobrze, zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Stanisławie. Witam serdecznie. Mam takie pytanie, które zastanawia wielu internautów. Otóż markę papierosów pan pali? No różne pale, natomiast najczęściej ostatnimi laty pale Dawidowych. Zarówno grube, jak i te cienkie, ale to cienkie Dawidowy nie są takie jak normalne cienkie papierosy, tylko takie większe, prawda? Mhm. To najczęściej palę. Dawniej paliłem... przez wiele lat, tam jeszcze pana nie było na świecie, no to były Karo, zwłaszcza dawniejsze niebieskie. Potem były różne marki, bo to w Polsce się hulało, jedne były, potem znikały. Bardzo długo potem paliłem Marlboro, bardzo długo. I teraz przeróżne papierosy palę, tego typu. Najczęściej lubię Dawidowy oraz co jakiś czas mentolowy papieros. To już różne są tej opcje z mentolowymi, bo mi się przejadają mentolowe. Jeden rodzaj, potem zmieniam tu Marlboro, potem Rothmans, tam tego typu, nie? Rozumiem. A co pan... Teraz Dawidowy. Tak. A co pan sądzi o ciągłym... Często są podwyższane podatki na papierosy, akcyza. Co pan o tym sądzi? Będzie pan też podwyższał, czy raczej zaniżał? Nie, nie. Ja w ogóle jestem za likwidacją wszelkich akcyz. Wszystkich. Po prostu łącznie z przede wszystkim począwszy najbardziej od pierwszej akcyzy, to jest na gaz. To jest sprawa tego ochrony środowiska, to krzyczą, że węgiel się spala, ogrzewam węglem, więc zakazują tutaj mi w Krakowie, nie wolno palić stałych, bo my ci damy jakąś dopłatę do pieca, czy nam do gazu, ale równocześnie podwyższają akcyzę za gaz, który jest drogi, nie? Czyli działanie, ta hipokryzja taka, no wystarczyłoby zmniejszyć tą akcyzę i nie potrzeba się wtrącania państwa ani dopłaty, wszyscy by mieli piecyki gazowe, nie? Więc pierwsza akcyza, jaka do likwidacji, to jest sprawa gazu, bo to jest potężny cios w środowisko naturalne, nie? I ochrony środowiska, no i w tym, co ja oddycham, nie? To by od razu miało sytuację, ale tak potem po kolei wszystkie akcyzy, szczerze powiedziawszy. Ja jestem za docelowo likwidacją wszystkich podatków i akcyzy. Akcyzy uważam za podatki, czyli powiedzmy takie ukryte nieco. Wszystkich podatków poza jednym, załóżmy ten, który daje sens istnienia państwa. Załóżmy, że jest to VAT. Na razie nie ma innego wyjścia, bo póki jesteśmy w Unii, musi to być VAT. Tylko obniżony do tej minimalnej wielkości 15% i bez tych ulg, żeby on był prosty i tak dalej. Nie? Jak wyjdziemy z Unii, można się zastanowić, czy na pewno to musi być VAT. Ale ze względu na otoczenie krajów, które to używają i wzajemne rozliczenie firm, być może będzie musiał zostać VAT tak czy owak, bo inaczej firmy miałyby kłopoty, nie? Polskie. Także jestem z likwidacją akcyz. I słusznie. I na koniec chciałbym, aby pan pozdrowił całe UPRK oraz BZDFK. Jeszcze kogo, przepraszam? BZDFK i UPRK. To są takie grupy na Facebooku i są tam panowie i fani. BZDFK, tak? BZDFK i UPRK. I UPRK, tak. No to pozdrawiam was z całego serca. Czy UPR to jest związane z UPR-em? Jakby, nie, to jest po prostu taka grupa internautów. A, rozumiem. No, ale pozdrawiam oczywiście. Dobrze, ja również pozdrawiam. Dziękuję. Do miłej nocy. Dziękuję panu. Czy pan Szymon jest, zna pan Adam, dobrze macha, to mnie zaprosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Słuchajcie, panie Stanisławie. Panie Stanisławie, pytanie mam
bardzo wydaje się proste. Mam wrażenie, że dzisiaj Polacy zapominają czasem, mylą wagę wyborów prezydenckich z wyborami parlamentarnymi. Zresztą to było widać już u pana na czacie, gdzie ktoś napisał, że wybory prezydenckie to najważniejsze wybory. Ja mam bardzo ważne pytanie. Jak w obecnych czasach, zwłaszcza z tak dużą przewagą PiS-u w parlamencie, chciałby pan realizować swoje postulaty jako prezydent w ramach przysługujących prezydentowi konstytucyjnie kompetencji? Ja to już opisywałem parę razy, ale nie do każdego dotarło. Na konkretnym przykładzie. Bo no, to jakie mam możliwości? No, pierwsza możliwość to oczywiście blokowania złych ustaw, prawda? Co jest w tej chwili, w dzisiejszym układzie niezwykle skuteczne, ponieważ PiS nie ma 60% i jak ja zablokuję jakąś ustawę, to praktycznie nie będzie. Po prostu opozycja generalnie popiera, więc mógłbym zablokować praktycznie każdą ustawę PiS-owską. Druga sprawa to ma inicjatywę legislacyjną. I na przykładzie moim podaję tak, załóżmy, że zostaję prezydentem. No, przygotowane mam, bo to jest bardzo proste, w ciągu tam 15 dni składam do Sejmu trzy projekty ustaw. Jedna o likwidacji, znaczy właściwie to są de facto cztery, bo ten podatek dochodowy to jest PIT i CIT. Te ustawy, likwidacja podatku dochodowego PIT i CIT, całkowita likwidacja. Likwidacja podatku od spadków i darowizn, najłatwiejsza sprawa, bo praktycznie w ogóle tam budżet państwa z tym nie ma nic wspólnego, to są budżety gminne, więc będą pewnie gminy protestowały, ale też nic z tego nie mają, bo w tej chwili ta górna część, pierwsza grupa spadkowa i tak nie płaci, bo składa wnioski, więc praktycznie tego podatku nie ma, ale jest kłopot. Kłopot duży jest dla wielu ludzi, taki no, wypełnianie wnioski, duperele i tak dalej. No i trzecie, podatek od umów cywilnoprawnych. I te trzy wnioski bym złożył i no cóż mogę zrobić? No poprosiłbym szefów klubów o wizytę w Pałacu Prezydenckim. Być może po kolei. Zacząłbym pewnie od najważniejszego, czyli od pana Kaczyńskiego. I powiedziałbym uczciwie, jak będę postępował. To znaczy, że chciałbym żyć zgodnie i mnie zależy na tej ustawie. Wiem, że to jest bardzo ostra rzecz. Ale jeżeli tego nie zrobią, no to ja będę robił, ja też ich będę blokował, a ja mogę przepuścić wiele ustaw, które nie są priorytetami, przeciwko moim priorytetom, prawda? A mogę tego nie zrobić, nie? I druga sprawa, że oczywiście mogą się ci szefowie klubów na to nie zgodzić, na przegłosowanie tego, ale ja wiem, że wielu posłów w ich klubach to jest tacy i słuchają się szefa dlatego, że chcą reelekcji. A ja, gdybym został prezydentem, to mam bardzo duże poparcie, taką reelekcję mogę im zapewnić. Pójść z nimi porozmawiać, że poprzyjcie to głosowanie, a ja wam zapewnię za to, że się te podatki znieśli, zapewnię wam reelekcję. I wam uciekną ci posłowie, a to jest tak, jakby im serce z krwią wyrwać tym szefom partii. Także oni pięć razy się zastanowią, zanim się nie zgodzą. A gdyby się nie zgodzili, wtedy ja pójdę do tych posłów, to prawda. Więc być może jednak większość uzyskam. Niektóre kluby za tym są, a niektóre przeciw, ale posłowie, jak wiedzą, jak im dam słowo i zobowiążę się, to być może uzyskam tą większość. No wtedy w ogóle później sobie poradzę ze wszystkim. Ale zakładają najgorszy scenariusz. Ani to nie wyjdzie, ani to nie wyjdzie. To wtedy, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, oświadczę publicznie jako prezydent, że każdy, kto będzie miał kłopoty z prawem z tym związane, komu będzie groził jakikolwiek wyrok za unikanie podatku dochodowego, zostanie przeze mnie ułaskawiony w trakcie procesu, prawda? No i od tej strony zlikwiduję podatek dochodowy, bo przede wszystkim CIT, bo tam są najczęstsze tego typu rzeczy, nie? Podaję panu sposób działania, jaki sobie wymyśliłem i który publicznie mówię, nie? Nawet technikalia sobie przygotowałem do tego, do podpisywania tych ułaskawień, bo miliona nie da się podpisać, nie? Ale duża, większa grupa urzędników może z upoważnienia podpisać. Nie mówię o tym, że ja mogę podpisać podobne ułaskawienia dla tysiąca osób jednym podpisem teoretycznie. Prawo dopuszcza takie możliwości. Więc nawet te technikalia sobie przemyślałem. Proszę mnie nie zrozumieć, bo jestem prawdopodobnie pańskim wyborcą po wypowiedziach pana Bosaka w telewizji publicznej. Natomiast na temacie trochę rozmywa, bo nie oszukujmy się, weto prezydenckie, z tego co się orientuję, może być odrzucony przez Sejm większością 3/5 głosów i myślę, że dla PiS-u
nie będzie problemem jakby wzięcia paru polityków z PSL-u gdzieś tam i tych ustaw odrzucenia, bo jednak politycy PSL-u są, jak wiemy, dość przekupni, także czy uda się coś takiego, czy w ogóle teraz ma znaczenie, kto prezydent zostanie, bo aktualnie wydaje się, że... Tak, może się nie udać, tak. Ale to 60%, proszę zwrócić uwagę, podczas tej kadencji, ja wiem, że tam Duda, no, po prostu tam dwa razy się postawił, bo tam chciał się pokazać, że jest, ale widać było, że jakiekolwiek weto by nie postawił, to nigdy nie przejdzie. 60% to jest całkiem sporo. PiS w tej chwili jest około połowy, musiałby sporo tych posłów wziąć. A w chwili, gdy mają oparciu w prezydencie i mogą pójść ci posłowie, a reelekcję będziemy mieli, a w razie czego, jak będą wybory, to ta partia założona, nowa, która, no, jeżeli prezydent zostaje wybrany, to i ta partia będzie miała prawdopodobnie duży potencjał, jeżeli on prezydent poprze. Nie sam w niej będzie, bo mu nie wolno, ale poprze, no wiadomo, jego partia. To bardzo dużo tych posłów wylezie z tych klubów, bo oni tam czasem są też zdołowani, kopani, muszą głosować jak trzeba, bo ta reelekcja po prostu, nie? A jak mogą odetchnąć pełną piersią, to sporo ich wydłubię, po prostu w drugą stronę. Niech on sobie Kaczyński lubię tam paru w jedną stronę, a ja wydłubię w drugą. Co ja tak mówię? Byłoby... Może się nie udać. No, ma pan rację, no przecież nie wiem, nie? To daje jako ostateczną wersję, to jest sprawa tych ułaskawień, nie? I to nie to, że to nie są ułaskawienia związane, że Kowalski, cywilna sprawa, nie odda 300 zł komuś. Tam prezydent nie może ułaskawiać, pewnie, że tak, nie? No to niepotrzebnie, i czy pan Wilk, czy pan Korwin, no nie wysłuchali tego, co mówię. Ja tam powiedziałem na debacie przemyślaną rzecz prawnie, także chodzi o, de facto te wyroki to są karno-skarbowe. To jest właśnie to, co prezydent ma prawo ingerować i ułaskawiać, nie? Chodzi o podatki, a nie pożyczki między ludźmi. No nic, panie Stanisławie, w związku z tym bardzo dziękuję za odpowiedź. Liczę na pana duży sukces i ewentualne utworzenie jakiejś może nowej partii w przyszłości. No pewnie większa szansa na to drugie, prawda? No ale tak jak mówię, pan Bóg kule nosi, zobaczymy w wyborach pojutrze. No niestety zawiodła mnie bardzo wypowiedź pana Bosaka w telewizji publicznej, w ramach której powiedział, że w ogóle w ramach programu 500+ potrzebna jest debata społeczna, a jakakolwiek debata społeczna w tym temacie nie jest potrzebna w ogóle, tylko zwyczajne zniesienie tego programu, który jest krzywdzący dla ludzi pracujących. A pan Bosak odchodzi od wartości, które reprezentuje przecież ugrupowanie Korwina, które tworzy zdecydowaną większość Konfederacji aktualnie. No szuka tym głosu wyborców gdzieś, a prawdopodobnie więcej straci, aniżeli zyska, no. Ale nie podoba mi się, jak ty szuka głosu wyborców, a nie mówisz szczerze, co chce. I tylko tyle. No dobrze, nie zabieram w takim razie czasu pozostałym. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pan Filip pyta, że jeśli wyjdziemy z Unii Europejskiej, to czy powinniśmy zostać w strefie Schengen? W strefie Schengen myśmy najpierw byli niż Unia Europejska. Myśmy podpisali strefę Schengen niezależnie od Unii Europejskiej. Mieliśmy wejść do strefy Schengen, kiedy był dzień wejścia, bo to był termin ustalony. 1 maja 2004 roku. Jak żeśmy negocjacje z Unią prowadzili, to weszliśmy do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku właśnie dlatego, że wtedy wchodziliśmy w strefę Schengen. Chodziło o oszukanie ludzi, żeby ludzie pomyśleli, że dlatego mogą jeździć po Europie, bośmy weszli do Unii Europejskiej. Także po prostu to było takie oszustwo, które do dzisiaj trwa. Ludzie ciągle myślą, że jeździmy po Unii Europejskiej z powodu bycia w Unii Europejskiej. Nie, tak nie jest. My jeździmy z powodu wejścia do strefy Schengen. Także nawet jeżeli ktoś jest w Unii Europejskiej, ma kłopoty, a nie w strefie Schengen, to po krajach tej Unii może jeździć, ale z dużymi ograniczeniami, nie może przebywać dłużej, tak Rumunii mają, nie? I tak dalej. Oni się drapią o tą strefę Schengen. Gdyby oni wyszli w tej chwili z Unii Europejskiej, to zamknęłaby im się granica. No my nie, my jesteśmy i dlaczego mielibyśmy wychodzić ze strefy Schengen? No? Zresztą w strefie Schengen jest Szwajcaria, jest Norwegia, jest Islandia, no to Wielka Brytania w pewien specyficzny sposób, nie? No to co, mielibyśmy sobie uciąć drogę jazdy do tych krajów, albo do Niemiec, albo do Francji? Nie. Schengen tak człowiek zostajemy i tutaj nic się nie zmienia. Mamy prawo jeździć. Zapraszamy pana Mateusza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Mateuszu. Ja mam takie pytanka, dwa w sumie.
Pytanie pierwsze to jest, co pan myśli o tak zwanym tym piciu piwa pod chmurką, czyli w miejscu publicznym? Oraz pytanie drugie to jest, co pan myśli o tak zwanym 1000+ dla studentów? Pierwsza sprawa, no ja oczywiście jestem zwolennikiem restrykcji, a nie prewencji. Więc jeżeli ktoś pije piwo pod chmurką i nikomu nie wadzi, no to niby z jakiej parafii mielibyśmy się go czepiać? No proszę sobie wyobrazić, ja i z córką i żoną, tak jak tu siedzieliśmy przed chwilą, nie? Idziemy i napijemy się lampkę wina na plantach, nie? I przyjdą strażnicy nas haltować, prawda, żebyśmy napili lampkę wina. Tak jakbyśmy, nie wiem, kogoś zabijali albo coś. No, to jest skandalicznego po prostu, nie? Natomiast rozumiem przepisy restrykcyjne, które mówią, że jeżeli ktoś tam będzie się awanturował, będzie tam obrażał innych ludzi, no to tam będzie miał karę i tak dalej, co może dotyczyć też coś trzeźwego, niekoniecznie pijanego, nie? Pijani pewnie prędzej by to mogli zrobić, więc te kary rozumiem, pilnowania przez strażników, żeby nie było awanturu, być może ostrzej niż było, czy to jest sprawa poziomu, można ustalić, nie? W danym kręgu kulturowym, w danej gminie i tak dalej, ale z jakiej parafii ktoś mi zabroni, bo ja bym mógł coś zrobić, no? No to mi zabronią posiadania noża w domu, bo ja mogę coś tam z tym nożem zrobić, tak. albo prawda, nieprawdopodobne w ogóle, nie? Więc moją odpowiedź tutaj pan zna. Druga sprawa była dotycząca 1000+ dla studentów, no więc nie. Jeżeli mam stać ich głosy, to stracę. Nie. Państwo co innego powinno zrobić. Państwo powinno natychmiast sprywatyzować uczelnię, bo nie widzę powodu, żeby szły pieniądze za studentem, by się wytworzyło setki uczelni, tylko których nie widzą studentów nawet. Studenci nie widzą uczelni, nawet się nie muszą uczyć, byleby przez pewien czas te pieniądze za nimi szły, a oni i tak będą mieli tą magisterkę, obojętnie z manikir czy czegoś innego. Więc po prostu szkolnictwo polskie poszło w piach. Zostało parę wydziałów cenionych, ale nie całych uczelni, tylko parę wydziałów z tych uczelni, gdzie można spokojnie nostryfikować gdzie indziej, a w ogóle są doceniani, a większość poziom uczelni spadł potwornie pod tym względem. Trzeba co innego zrobić. Jak się sprywatyzacja, nie mówiąc o tym, że dlaczego tam studenci czy laby mają, czy wakacje coś za pieniądze, na przykład tam pracownicy Biedronki albo czegoś takiego, nie? No 4 lata czy 5 lat. No to dla mnie to jest nieuczciwe, niesprawiedliwe. Nie mówię o tym poziomie szkolnictwa wyższego. Natomiast jest co innego. Otóż studenci, niektórzy by studiowali, zapłacili czesne, nie mają z czego. Nie mają rodziny bogatej, nie potrafią dorobić. Część potrafiłaby dorobić. Gdyby były moje prawa wprowadzane, to nie problem byłoby dorobić. Natomiast sprawa pożyczek na studia. Bo z tych dobrych uczelni, jak jeszcze są gdzieś, jak ludzie postudiują za darmo, to jadą na zachód i myśmy za darmo wyszkolili ludzi daliśmy pieniądze zachodowi, nie? Otóż inaczej powinno być czesne i studenci powinni mogą sobie brać kredyty. Dzisiaj nie za bardzo wezmą te kredyty, bo banki studentom udzielają kredytów z kilku powodów. Pierwsza to jest to, że bardzo niskie jest oprocentowanie depozytów, a bardzo wysokie kredytów. Dlaczego? Bo jest i podatek belki, bo jest i odprowadzenie przymusowych pieniędzy do Narodowego Banku Polskiego, czyli z każdych 100 zł trzeba te 20 zł odprowadzić i operuje się na pożyczki 80 zł. I zarobek na tych 80 ma pokryć depozyt ze 100 i jeszcze zarobek dla banku. Jak sumuje się podatek belki i te dwie rzeczy, to bardzo wysokie kredyty, odsetki robią od kredytów, nie? I banki mają potem kłopot ze ściąganiem, bo ludzie nie radzą sobie z tym, prawda? Gdyby to zlikwidować, to studenci dużo łatwiej dostaliby te kredyty, zwłaszcza niech już będzie, jeżeli państwo ma jakiś wprowadzić program, to niech ten program będzie ułatwiający wzięcie tych kredytów, które trzeba oddać oczywiście, z tym niższym oprocentowaniem. Wtedy przez to zniknie cały problem gadania dopłaty 500+, 1000+ i czy powiedzmy, że oni za darmo żyją i tak dalej. No nie będą wtedy obijali bąków i na manikir, bo skoro wiedzą, że w przyszłości mają pożyczkę oddać, no to pójdą się uczyć, prawda, żeby się coś nauczyć. Jak to komuś się nie chce, to niech spinkala po prostu i tyle, nie? I to załatwia sprawę po prostu. I to można, nie też z dnia na dzień, bo są semestry, tego typu rzeczy. No ja nie jestem świrem, że mogę powiedzieć, że dzisiaj to wprowadzamy, od jutra to obowiązuje, nie? Ale to bardzo krótki okres jest taki przejściowy. Może być nawet półroczny, a góra rok, to jest po porywach, nie?
ze względu na charakterystykę studiów. Więc po prostu tego typu program wprowadzi natychmiast i tyle. No więc to jest moja odpowiedź na te 1000+. No, no nie jestem zwolennikiem ciągnięcia tego wozu przez szkapę. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie myślę, że ma pan mój głos i dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jeszcze pytanie z czatu, żeby... No właśnie, to właśnie przestałeś czytać w ogóle pytania. Co by pan zrobił jako prezydent Polski z dyrektorem muzeum w Auschwitz? Drugie pytanie, co by pan zrobił ze zdrajcami, którzy szykanują Polskę w naszych mediach i za granicą? Pozdrawiam serdecznie. Jeśli chodzi o muzeum w Auschwitz i ta dyrekcja, która tam jest, to ja muszę przyznać, że jestem zadziwiony, bo PiS twierdzi, że taki jest tutaj za historią Polski, że to Polacy zostali podszkodowani, że to Niemcy byli źli i tak dalej, ale trzymają kogoś w muzeum, ktoś zarządza muzeum, który uważa, że w ogóle Polacy to jakieś szmatłactwo, tam się nie wpuści Polaków, tam nie można symboli polskich mieć, flagi nie wolno wnieść do tego muzeum, można oczywiście izraelską wnieść, można każdą inną, tylko nie polską. Rany boskie, co to się dzieje? No, PiS głosi tego niby takie hasła, a trzyma kogoś takiego, który jest antypolakiem tak naprawdę. No. Ja, no cóż, ma to moje zdziwienie, i że nie zostawiłbym tego w każdym razie w spokoju tej sprawy, w tak jednak ważnym miejscu i znanym na świecie, to oświadczam, że zająłbym się tą sprawą i ja, żadne tłumaczenie dyrektora Auschwitz, że tak musiał, że coś i tak dalej, że się poprawi, guzik mnie już obchodziło. Dla mnie ten facet powinien zniknąć z Auschwitz. To moje zdanie, niezależnie od tego. Drugie pytanie było... Niestety już... Kurczę. Nie zwróciłem, bardzo proszę jeszcze zadać. Przepraszam. Auschwitz. No nie, no wyleciało mnie, sorry. Czy w jakimś karaniu zbrodniarzy chyba było, ale nie pamiętam, co to było dokładnie. To nic, może się udać. Przepraszam bardzo, no jak widać, no długo to trwa, tyle setki pytań, cały dzień te wywiady, no ja już no, jestem naprawdę wymięty. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, mam pytanie. W debacie wspomniał pan o Nowym Plus i gdyby pan został prezydentem i miał pan wprowadzić ten program, to jakby to wyglądało? No, jakby to wyglądało, no pewnie bym powiedział, że składam rezygnację z bycia prezydentem, niech pan Duda będzie, albo Kaczyński prezydentem, to on by już to wprowadził. No byłby to jedyny sposób na wprowadzenie tego Manelowego Plusu, bo jak pan wie, Manelowy Plus był kpiną z PiS-u i z kupowania głosów wyborców. Chciałem pokazać skrajnie głupi przykład. Nie pomyślałem o tym, że jest ta zasada, że w takim rządzie jak najbardziej skrajnie głupi przykład się da, to oni to zrobią. I może będzie tak, że ja potem będę sobie pluł w brody, że jednak no za mało głupi ten przykład dałem. A może nie, bo jakbym jeszcze głupszy i szaleńczy przykład dał, to może też by zrobili. Także to tylko w ten sposób można by to zrobić. No to była kpina po prostu z PiS-u. Tak, dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Dlaczego nie atakuje pan Bosaka, żeby zabrać mu głosy wolnościowców z Konfederacji? Nie zamierzam go atakować, staram się tego nie robić. No czasem gdzieś wyjdzie nawet na konkurent, no to coś tam powiem, nie? Czasem mam mu parę rzeczy za złych, ale zwykle tego nie wyciągam. Z jakiego powodu? Między innymi dlatego, że nie chcę sobie wroga robić z pana Bosaka, bo zakładam, że być może w przyszłości będziemy wspólnie zdobywali Sejm. Mimo że się różnimy, to ja bym chciał powiedzieć wyraźnie, w tej partii te 20% mamy kompletnie odmienne zdanie i wiecie nasi wyborcy, że oni będą głosowali tak, a ja będę głosował przeciwnie, ale w tych 80% mamy to samo zdanie. I jeżeli razem pójdziemy i wspólnie nas zagłosujecie, to my te 80% przeprowadzimy. Bo inaczej nie potrafimy, bo z każdym gdzieś się czymś różnimy, nie? Być może tam jest sporo i tak dalej. Więc po prostu staram się uprzejmie nie atakować pana Bosaka. Zresztą ja innych kandydatów też jakoś strasznie nie atakuję, bo nie chcę tracić czasu na tego typu kampanię. Bo ja chcę być prezydentem albo
zdobyć poparcie ludzi po to, żeby do parlamentu wejść, nie za pomocą atakowania i pretensji do którychś kandydatów, tylko za pomocą przedstawienia tego, co myśli, jaki powinien być program, jaka powinna być Polska, jak powinniśmy gwałtownie potęgę zdobyć bogactwo, bo dzięki temu potem ci ludzie zostaną, będą razem ze mną. Jak ja będę bawił się, albo chodził, tańczył na róże, albo atakował konkurentów tylko po to, żeby zostać prezydentem, to być może ja niepotrzebnie mam zostać prezydentem. Zapraszam pana Goethe Bizon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, ja chciałem na początku pana pozdrowić i powiedzieć, że będę na pana głosował, bo jest pan chyba najsympatyczniejszy z kandydatów tutaj. Dziękuję, dziękuję bardzo. No, aż się zarobiłem. Nie ma problemów, oczywiście. Moje pytanie dotyczy, czy jeżeli wyszłaby taka ewentualność, że no nie przejdzie pan do drugiej tury, to czy za 5 lat będzie pan kandydował po raz drugi? Otóż oświadczam, jeśli się taka nieprawdopodobna historia wydarzy, że nie wejdę do drugiej tury, to nie tylko za 5 lat będę kandydował, znaczy to i tak, będę we wszystkich tych wyborach, być może nie w samorządowych, ale parlamentarnych, nawet do Parlamentu Europejskiego, bo tam można zdobyć i finanse, i wiedzę po to, żeby potem startować do Parlamentu Polskiego, nie? Czy tam na prezydenturę, nie? A przede wszystkim wiedzę o nich, tak jak teraz to, co wiem, mogę głosić. Także bardzo zadowolony jestem, że był w tym parlamencie, choć mi się to strasznie nie podobało, w sensie tam bytność, nie? Nie wiem, wzięcie forsy, którą zresztą teraz mogę wydać na kampanię i ten, ale ten. Więc w tych Parlament Europejski, Parlament Polski przede wszystkim, oraz ewentualnie przyszłe wybory prezydenckie? Oczywiście, że tak. Dlatego, że do Parlamentu Polskiego ma sens, jak wejdziemy w dużej grupie, albo nawet takiej, żeby bez nas nie dało się nic zrobić. Jest to potężna siła, dużo możemy zrobić razem z ludźmi. Ale bycie prezydentem ma pewien urok. Mianowicie to ja decyduję jednoosobowo przez całe 5 lat, jeszcze dłużej niż Parlament, więc daje mi naprawdę wielką potęgę do ręki, jako mnie jest Stanisławowi Żółtkowi, więc nie odpuszczę tego typu działań. Jeszcze nie? Mam jedno pytanie w kwestii drugiej ewentualności. Jeżeli zostałby pan prezydentem, to czy będzie pan takim prezydentem, który nie będzie się zgadzał na wszystkie ustawy i będzie raczej no, przeszkadzał PiS-owi we wprowadzeniu ustaw? Znaczy, na dzisiejszy dzień z tego, co widać i z tego, co mówię, to wygląda na to, że trudno jest znaleźć ustawę, którą podpiszę. Od tego trzeba zacząć. A ja pana nad sobą nie mam, w związku z czym i będę prezydentem Stanisław Żółtek, a nie Kaczyńskim albo tam jakimś innym, w związku z czym lata Mikołonosa, czy oni się obrażą, czy nie. Mogę negocjować z nimi właśnie, że moje priorytety mają być przegłosowane. Mogę popuścić jakieś rzeczy, co mnie nie obchodzą, prawda, i podpisać. No bo jak zawetuję, to oni zwykle będą przegrywać. No, ze względu, mówię o dzisiejszym Sejmie, prawda? Zakładam, że w przyszłym Sejmie to tym bardziej, no bo my wejdziemy, nie? Ale to tak, to jest tylko założenie na razie, nie? Więc oczywiście, że tak. Na pewno będę wetował, jeżeli nie dojdę do porozumienia, że jakiś mój ważny priorytet ma przejść, to będę wszystkie ustawy wetował, którym ja się nie zgadzam. Nie dlatego, że ona jest niekonstytucyjna, czy jakaś inna, prawda? Do Trybunału Konstytucyjnego żadnej nie będę dawał. Znaczy, no prawie żadnej, tam może niektóre. No bo Trybunał Konstytucyjny też jest związany z władzą wykonawczą, więc po co ja tam mam dawać? No i tak to klepną, tylko że później. No już wolę zawetować, pokazać swoje stanowisko, zdanie, a nie udawać, że jakaś tam jest niekonstytucyjna. Dobra, to widzę, że jak pan by był, to się będzie coś działo, chociaż w tym Sejmie coś będzie. No, zapewne tak. No, faktycznie dziennikarze powinni za mną głosować, bo trochę awantury zapewne będzie. Dobra, to ja dziękuję w takim razie bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana, życzę właśnie wygranej w wyborach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Co pan sądzi o ekologii? To cóż, ekologia, nauka o środowisku. Także no tyle, no wiemy taką definicję. Zapewne pytanie chodzi o to, czy jestem zwolennikiem ochrony środowiska. No bo cóż mogę innego powiedzieć, nie? Otóż moim zdaniem ja siebie uważam za bardzo silnego pod tym względem zwolennika ochrony środowiska. I dlatego nawet jak ktoś wejdzie do mojego programu, gdzie pisze, że trzeba większość ministerstw zlikwidować, to Ministerstwo Ochrony Środowiska zostało, bo
ja jestem zwolennikiem tej mojej wolnej pięści, że mogę robić wszystko, co mi się podoba, ale jej wolność jest ograniczona bliskością cudzego nosa. I wtedy już nie. A środowisko to jest coś takiego, że jak ja szkodzę środowisku, to szkodzę innym. Czyli już rozbijam cudze nosy. Więc tu jest zgodnie z moim podejściem wolnościowym, nie wolno tego robić. Przyczynić się, ja chciałbym sam, prywatnie tak w ogóle, żeby powietrze było bez porównania czystsze, wody, żeby Wisła była przeźroczysta i żebym tam jak dawniej nurkował i pływał, żeby gleby nie były zatrute i ja bym nie musiał zjadać jakichś tam pestycydami rzeczy czy jakichś innych, ale przy okazji chciałbym, żeby generalnie tak było. W związku z czym nakazy państwa, tym się nikt nie zajmie bez państwa, nawet gminy sobie nie poradzą. Muszą być nakazy państwa związane z ochroną środowiska. No wiadomo, trzeba to z umiarem i z sensem robić, a nie wylewać dziecka razem z kąpielą, jak nieraz się robi. Ale to jest niezwykle ważna sprawa, śmiertelnie ważna sprawa. Czy jako prezydent ujawni pan treść aneksu do raportu WSP? Tak, natychmiast. Zapraszam pana Łukasza. Dobry wieczór, panie Stanisławie. Ja chciałbym zapytać o taką kwestię. Generalnie na świecie, no świat się troszeczkę zmienił, zmieniają się technologie, generalnie wszystko to idzie do przodu. No i na przykład w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych państwach, w Indiach między innymi, wprowadza się takie procesy legislacyjne, takie prawo, żeby dostosować obecne przepisy do eksploracji kosmosu, do wydobywania surowców w przestrzeni kosmicznej i tak dalej. No i chciałbym zapytać, jakie jest pana zdanie w tym temacie w odniesieniu do naszej ojczyzny, do Polski? No bo to jest związane tak naprawdę z prawem międzynarodowym, prawda? Ustaliliśmy ten kosmos na wysokości tych 100 kilometrów swego czasu i państwa to uznały tą wysokość i uznały też, że tam w kosmosie nie wolno posiadać broni i tak dalej. Większość państw. No ale jest problem, no Księżyc jest jeden nad Ziemią, no i tam być może są jakieś surowce i popędzą różne państwa eksploatować i powiedzą, ten teren, a cały Księżyc jest nasz, prawda? No zaczyna być problem, no bo tak Stany powiedzą, tak Chiny powiedzą, więc bez negocjacji między państwami się nie obejdzie. I rzeczywiście prawo musi tam zacząć ingerować. Obawiam się, co prawda, że Polska ingerować w to prawo nie będzie i w ogóle rząd polski ani myśleć o tego typu przyszłości, bo jesteśmy malutcy i jesteśmy na służbie. Prawda? Jakbyśmy my mieli służbę, to byśmy negocjowali, nie? Ale nie, my służymy innym. W związku z czym raczej my nie będziemy brali w tym udziału, ale uważam, no chciałbym, żeby Polska brała w tym udział. Uważam, że to po prostu nie da się, choćby ze względu na rozwój technologii, prawda? Nie da się tego uniknąć, bo zatrzymała się to, prawda, technologia na pół wieku. Rozwinął się internet tylko i wyłącznie, a technologia taka jest, że jak dawniej ludzie lądowali na Księżycu, tak dzisiaj nie ma stanu, by człowieka zawiózł i przed najbliższych kilkanaście lat nie będzie, prawda? No, to jest jakiś marazm taki nieprawdopodobny we wszystkim, w wynalazczości, jak powody tego, to osobne dezydraty bym mógł napisać, mądre albo głupie. Natomiast to jest fakt. Nie zmienia to faktu, że innego, że jednak ten postęp nastąpi. Że da się to chyba prawdopodobnie, nie? No musimy taką ewentualnie wziąć pod uwagę i tam, że będzie się lądowało i być może będzie się opłacało wydobywać kopaliny i być może będzie się opłacało swoją flagę zatknąć i powiedzieć, że nikt inny nie może. Więc nie uciekniemy przed negocjacjami międzynarodowymi, jak nie chcemy mieć wojny. Okej, okay, czyli rozumiem, że generalnie jakby widzi pan potrzebę regulacji tego typu spraw i w efekcie dążenia do po prostu zrównania się z takimi międzynarodowymi. Międzynarodowych. Muszą jakieś wspólne mieć zasady kraje, żeby współistniały. Oczywiście. No to dziękuję ślicznie. Już się prawie do pana przekonałem, także. Dziękuję. 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 Dobranoc. Dobranoc. Panie Stanisławie, co pan sądzi o twórczości Stanisława Lema? Pozdrawiam. O, czytałem, no jak nie wiem, być może wszystko jego czytałem.
Dość dużo tego miał, mogłem coś przeoczyć. Także ja w ogóle w dawnych czasach fantastykę czytałem. Potem mi się bardziej spodobała fantazja, ale to jest osobna sprawa. Więc wszystko czytałem Lema i podobało mi się jego twórczość, jak najbardziej. No, co mam tu więcej powiedzieć? No. Wiele bardzo mądrych rzeczy pisał. Takich i dowcipnie nieraz czasami pisał, to mi się też podobało. Fajny pisarz, po prostu. Zapraszamy pana Bartłomieja. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Bartłomieju. Porozmawiać. Troszkę przepraszam może za mój wygląd, bo tutaj cały dzień nauki, tu mam 5 zaliczeń. Aczkolwiek znalazłem czas, żeby tutaj posłuchać pana. Mam z większością programu się pana zgadzam i też podejściem do życia. Wydaje mi się to być bardzo zdroworozsądkowe i szanujące człowieka przede wszystkim, czego mi brakuje wielu kandydatów. Aczkolwiek co do pewnych kwestii mam wątpliwości i chciałbym właśnie o te kwestie kontrowersyjne być może trochę dla mnie spytać. W kwestii Unii Europejskiej jak najbardziej zgadzam się, że wiele rzeczy jest niekoniecznie dobrych, aczkolwiek widzę też pewne zalety. I pytanie co do strefy Schengen, czy potencjalne opuszczenie Unii Europejskiej nie spowoduje problemu w pozostaniu tej strefy? Czy to nie może być karta przetargowa w stylu, dobrze, no to państwo Polacy wychodzicie z Unii, ale no z Schengen rozumiemy też wychodzicie, tak? No, nie może być, ja już to mówiłem przed chwilą, nie może być karty przetargowej, bo myśmy negocjacje i umowy podpisali Schengen dużo, dużo wcześniej, jeżeli tam była sprawa wchodzenia do Unii Europejskiej i wytyczona została data wejścia do Schengen 1 maja 2004 roku. I dlatego potem, jak były negocjacje w Unii, postanowiono zrobić takie oszustwo, że my wejdziemy do Unii też 1 maja 2004 roku. To były dwa kompletnie niezależne rzeczy, ale oszukano Polaków w ten sposób, że Polacy pomyśleli, że wejście do Unii to oznacza właśnie, że możemy jeździć. To jest oczywiście, było kompletnie dwie osobne sprawy, nie? Więc możemy wejść do Unii, niby tego samego dnia wyjść, a Schengen jest osobnym układem, który w ogóle nie ma nic wspólnego z Unią, i on nie dotyczy tylko i wyłącznie Unii Europejskiej. Dotyczy Szwajcarii, Norwegii, Islandii. Także no, z nimi, po tych krajach też możemy jeździć, bo Schengen całe zawiera to. Natomiast nie wszystkie kraje w Unii Europejskiej są Schengen. I dlatego Rumunii na przykład mają kłopot z jazdą po Europie i zwłaszcza bytnością dłuższą w jakimś kraju. I oni, gdyby wyszli z Unii Europejskiej, to tak, to mieliby kłopot. Starają się o Schengen, chyba że uda im się wejść do Schengen. Polacy są Schengen i to jest kompletnie niezależne i nie związane w ogóle z Unią Europejską. Dziękuję za odpowiedź. A w opcji całościowej polityki międzynarodowej, czy sytuacja nie wygląda tak, iż taka wspólna Europa jest powiedzmy lepszą przeciwwagą dla państw typu Chiny, Rosja czy Stany Zjednoczone? I czy skoro Unia, powiedzmy, jej obszary funkcjonują źle, nie lepsza jest opcja próba zreformowania, a nie na przykład zniszczenia, jak pan Janusz Korwin-Mikke mówi. Czy nie jesteśmy silniejsi w ramach całego globu po prostu, tak? Po pierwsze, nie wiem, dlaczego to ma być zaraz jakaś przeciwwaga. Cóż, Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, to ona potrzebuje jakiejś przeciwwagi w rozmowach z Chinami albo ze Stanami Zjednoczonymi. Skądś ktoś nam wcisnął w głowę, prawda, że musimy być w Unii, żeby być przeciwwagą do jakichś innych krajów. No. Ale ten przykład głupi Szwajcarii, prawda, no, czy Norwegii nawet, nie? To nie pokazuje nam, że to nie potrzeba żadnej przeciwwagi, że można. Co więcej, Szwajcaria jest wyżej notowana w Stanach Zjednoczonych, bardziej szanowana niż Polska, nie? No, która także tutaj jest w Unii Europejskiej, więc to przez Chiny też jest bardziej szanowana, mimo że jest dużo mniejszym krajem. No. Więc po prostu to akurat, nie, bo po co tu jakiejś przeciwwadze mówić, nie? To w tej sprawie można. Ja jestem zmęczony, bo zapominam drugiej części pytania. Ale pan jeszcze jest na tym, bo no to pan miał drugą część jeszcze pytania. No czy to była opcja, czy nie będziemy po prostu silniejsi i czy nie lepiej jest Unię zreformować zamiast powiedzmy ją zreformować, ja też tak myślałem jeszcze raz w tym roku, jak wchodziłem do Unii, że da się cofnąć, zreformować, bo inaczej trzeba z niej wyjść. No ale w międzyczasie przez te 5 lat no się samo zło stało, znaczy ta Unia się utwardziła, władza Niemiec i Francji się pogłębiła. Wyraźnie zaznaczyli, że władzy nie oddadzą. Wyraźnie zaznaczyli, że tym dwutlenkiem węgla muszą polski przemysł zniszczyć
bo konkurencję, prawda? No te 40 miliardów euro, jak za 5 lat będziemy nasi przedsiębiorcy mieli płacić konkurencji Francji, Niemiec, no to już nie zapłacą, nie? Nie większości przemysłu, no będziemy kolonią surowcową Niemiec i Francji. No i na pewno nigdy nie będziemy mieli większej siły nabywcze pieniądza niż oni, nie? Więc po prostu, no to się utrwaliła ta sprawa. Na koniec mojej kadencji uchwaliła ta Unia kilka ciekawych praw, to znaczy, że nie może być grup, które cokolwiek złego powiedzą na temat Unii, grup parlamentarzystów, nie? Że tam można kraje, które są nieposłuszne, zmusić ich do opłacenia pieniędzy na składkę, ale nie oddać im nic, prawda? Tego typu tylko ostrzejsze rzeczy uchwali, tak jakby poszli na pełną konfrontację. Widać, że się nie da cofnąć, po prostu i tyle, no. W związku z czym, skoro się nie da cofnąć tej Unii do takiej Unii Schumana, takiej pięknej rzeczy, prawda? To po prostu trzeba z niej wyjść, no, bo oni nas niszczą, wie pan, no, z większością świata nie możemy handlować, bo na Unia nie pozwala. Z częścią możemy światowa handlować, ale z wysokimi cłami i retorcją oczywiście, no bo Unia nam nakazała, nie? To jest granica zewnętrzna Unii, nie możemy, nie? My nie możemy zmienić VAT-u, jakbyśmy chcieli mniej niż 15, nam nie wolno. Ten głupi akcyza na gaz, która mówię, że trzeba ją znieść, żeby była ochrona środowiska, jakaś nie wolno nam, prawda? Tutaj, dlaczego nie wolno? No bo jakbyśmy znieśli, to pewnie by trochę byśmy odeszli od węgla i byśmy nie musieli płacić tego podatku od dwutlenku węgla, nie? No to oni chcą, mają inny cel, nie chodzi nawet o te pieniądze, co o to, żeby Polska nie wystrzeliła wysoko w górę, no. Tak jak na początku 90-tych lat, no też ten szybki start Polski był nieprzyjazny dla Niemiec, dla innych, więc wymusili na Polsce pójście w kierunku socjalizmu, no i tak żeśmy zrobili, no, dla nich po prostu. No. Więc po prostu nie widzę możliwości odwrócenia tej Unii i dlatego jestem zwolennikiem wyjścia z niej. Rozumiem. Czy mogę mieć jeszcze końcowe pytanie, czy już muszę tutaj uciekać, żeby wpuścić kolejną rozmowę? No, ja się poddaję, że mówisz to. Prosiłbym może, żeby zostawić coś innym możliwość. Tu jest problem. Tysiące osób, wie pan, no to... Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam pana Mateusza, musi pomachać ręką, że jest z nami. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Mateusz. Tak, bardzo dobrze. Szanowny panie Stanisławie, mam dwa pytania. Żeby nie blokować czasu innym, postaram się je zadać szybko. Pierwsze pytanie. Rozmawiałem ostatnio z osobą o poglądach centrowych społecznie, natomiast liberalnych gospodarczo. I ona mi powiedziała, podała mi taki argument, że jeżeli w Polsce do władzy dojdzie lewica, to będziemy mieli powtórkę z rozrywki i będziemy jak pod rządami Stalina, Lenina, Hitlera albo nie daj Boże Pol Pota. Natomiast jeżeli do władzy dojdzie prawica dość skrajna, taka jak Korwin, Konfederacja, Unia Polityki Realnej lub Kongres Nowej Prawicy, to również będziemy mieli powtórkę z rozrywki, ale wtedy będzie reżim taki jak za Augusto Pinocheta albo Francisco Franco. Czy zgadza się pan z taką tezą? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy pan popiera taki nurt, ponieważ pan Korwin-Mikke bardzo chwali Pinocheta i Franco. Czy pan również ma pozytywne zdanie o tych dyktatorach? To jest pierwsze pytanie. Ostatnie pytanie końcowe to jeżeli trzeba byłoby wybrać któregoś z tych dyktatorów, to który by to był, Franco czy Pinochet? Pinochet. Pinochet, dobrze. I pytanie jeszcze takie końcowe. Czy jakie są pańskie... Ale nie zdążyłem na poprzedniej odpowiedzieć, no bo dotyczące socjalizm to tak, gdy prawica to tak, nie? Tak. Niewykluczone jest, że gdy prawicowe siły naprawdę dojdą do władzy, to będzie coś w kierunku Pinocheta czy Franco, ale gdyby doszły w kierunku Pinocheta czy Franco, to znaczyłoby, że tak naprawdę nie były prawicowe. Znaczy przynajmniej na pewno nie byłyby wolnościowe. Bo jednak tam, jak nie mam wiele pretensji do Pinocheta i Franco i może nie aż tak ich strasznie popieram jak Korwin,
ale nie byli wcale tacy źli, jak ich lewica przedstawia, bo to był wróg lewicy, to jednak tam wolności pełnej, broń Boże, nie było. To sobie zdajemy z tego sprawę. Tak. Natomiast porównanie ich do Pol Pota, czy do Stalina, czy coś takiego, no to przepraszam, to jak porównanie Królestwa Niebieskiego do piekieł, nie? To jest tego typu porównanie, nie? Więc o tyle mogę powiedzieć. Natomiast no, ja czuję się tutaj wolnościowcem i prawicowcem i nie sądzę, żeby utrącona została wolność, tak jak częściowo została utrącona wolność tam, gdzie był Pinochet i Franco. No ja wiem, no nie da, co mi da, co da, że ja dam słowo, żeby tak nie było i tak dalej, skoro każdy z nas jest człowiekiem i może się wszystko zdarzyć, tak, no to jest, władza demoralizuje, więc może być w ten sposób, nie? No natomiast chciałem tylko o bieżącej sytuacji powiedzieć, że by ktoś przypadkiem nie myślał, że PiS, który obecnie jest z jakąś prawicą. No. To nie jest moim prawica. To jest skrajna lewica, prawda? Taka tak. Bolszewia, ale tylko pobożna. To zadziwiające połączenie, prawda? Pobożni tak, bolszewi. Ale ten, także to tylko taka drobna uwaga, bo żeby ktoś nie zrozumiał, że rozmawiamy o jakichś różnych opcjach. To w tej sprawie i w tej drugiej, co pan już odpowiedziałem. Miał pan jakieś jeszcze pytanie? Tak, ostatnie pytanie. Pragnę zapytać, jakie są pańskie relacje z panem Stanisławem Michalkiewiczem? Czy utrzymują panowie ze sobą kontakt i jakie ma pan o nim zdanie? Bo... To są rewelacyjne, no po prostu ja ciągle go zapraszam, on tu często przyjeżdża, robię jego wykłady, a jak przyjeżdża w jakiejkolwiek formie i tak dalej, to równocześnie robię imprezę specjalnie dla pana Stanisława, bo on jest świetnym piesiadnikiem, lubi pośpiewać. Wszyscy tutaj z mojego otoczenia go uważają za złotoustego człowieka i tyle. Ale tak jak mówię, nie ma człowieka chyba na świecie, z którym by się całkowicie współpracował, zgadzał, więc zapewne no, pana Michalkiewicza też się znajdą jakieś elementy, ale go strasznie lubię, no po prostu, no i tyle. No. I są relacje między nami są rewelacyjne, niedobre. Do dzisiaj, ja tak uważam. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Liczę, że zdobędzie pan wysoki wynik. Może pan liczyć na mój głos. Pozdrawiam. Dziękuję panu bardzo. Ja pozdrawiam. Dobrego wieczoru. Ja życzę dobrego wieczoru. Pozdrawiam z Wiednia. Specjalnie dla pana się zarejestrowałem i pójdę pierwszy raz w życiu na wyborze. Hashtag rzęd. No naprawdę bardzo mi przyjemnie. To rzeczywiście coś jest. Strasznie dziękuję i pozdrawiam. Dobrze, musimy chyba wpuścić kogoś na czat, bo szukam tej opcji spowolnienia, ale nie mogę go znaleźć. Znaczy co, przelatują po prostu i nie wyrabiasz się złapaniem? Tak, w większości mało, mniej pytań, a więcej jakichś komentarzy. Dobrze. Zapraszam pana Kamila. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam do pana takie pytanie. Pierwsze pytanie, co pan sobie najbardziej ceni w życiu? Co sobie cenię w życiu? No, długo żyję. Moim zdaniem ja to wszędzie podkreślam. Ta niezależność, swoboda i wolność, no bo to jest podstawa wszystkiego. Broń Boże, bezpieczeństwo, bo jak nie ma wolności, to i bezpieczeństwo też potem nie ma tego bezpieczeństwa. Więc chyba to, ta samodzielność. Ja i chyba moje życie to pokazuje, bo ja nigdy nie miałem pana, nigdy. Nigdy nawet się nie zatrudniłem. No wyjątek był, powiedzmy, jak byłem wiceprezydentem, ale ja wtedy byłem nie zastępcą, nie prezydenta, tylko wtedy byli wybierani wiceprezydenci. Więc ja miałem własny mandat. Prezydent nie mógł mnie zwolnić, to prędzej ja go mogłem odwołać, prawda? Więc nie miałem pana w życiu. I bardzo nie lubię, strasznie mi drażni, jak ludzie zgadzają się na bycie, posiadanie pana. Nawet jak przyjaciele są, czy jak w partii politycznej, czy coś. Słuchanie tak, kogoś tak zbyt bezmyślnie, bez własnego przemyślunku drażni mnie. Nawet jak, przepraszam, czasem w moim przypadku tak jest, że ktoś mnie słucha i widzę, że nie zastanawia się nad tym, co ma zrobić, tylko się słucha. No, z jakiej parafii słuchasz tak bez zastanowienia, skoro nawet się nie zatrudniam, powiedzmy. Nie? Ludzie mają coś takiego, że niektórzy gotowi są. Trzeba być niezależnym, za każdym razem się zastanowić, co robić
i nie pozwalać się prowadzić na sznurku nigdzie. No i tyle. Wolność dla mnie jest taką rzeczą, o której ludzie zapomnieli, że to jest podstawa w ogóle i życia, i dobrego samopoczucia, i bezpieczeństwa. I właśnie miałem jeszcze takie drugie pytanie, ale pan już chyba na nie odpowiedział. Dlaczego pan właśnie wystartował na prezydenta, ale właśnie pan powiedział, że głównie z wolności, tak? Tak, no z tego, żeby wprowadzić tego typu rzeczy w Polsce, prawda? Nie tylko, że dla mnie, ale właśnie irytuje mnie trochę to, że tego nie ma i że ludzie, i niestety muszę przyznać, większość ludzi zgadza się, nie myśli. Wystarczy powiedzieć, nie myśli, prawda? I zgadza się być jak domowe zwierzęta, że tam masz pójść, tu masz zrobić, popatrz, tutaj jest twój głos marnowany, tu jest sondaż, masz iść tam w tym kierunku na tego głosować. No, jak przy wyborach jesteśmy akurat, nie? I dokonują wyborów nie tylko w wyborach, tylko w ogóle wyborów życiowych, nie zawsze zgodnych z tym, co chcą. No i to jest coś potwornego, no bo przecież mają jedno życie, no. Że to nawet w tych wyborach, no ten jeden głos tak naprawdę nie ma znaczenia jego, a on tylko sobie swoje życie marnuje, bo potem gorzej mu się żyje, myśli i marzy wieczorem przed zaśnięciem. No, że to głupie jest, no po prostu, no i tyle. I drażni mnie, że tak jest. No, a potem narzekanie. Dobra, też nie będę zabierał czasu, bo widzę, że za 10 minut pan musi kończyć. Jeszcze mam do pana jedną prośbę. Czy będzie pan za mnie trzymał kciuki, bo jutro mam sesję i no, wypadałoby zdać. Pan, żebym wiedział, za kogo kciuki trzyma. Pan Kamil, tak? Tak jest. Będę trzymał kciuki. A kiedy pan ma tą sesję? W jakich godzinach? Jutro, 13:30 niestety. Będę na nogach i... Tak, trzymam kciuki, no jak mam nadzieję, że nie zapomnę, to 13:30 za 10:00. To ja trzymam kciuki, żeby pan nie zapomniał. Miłego. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Jedyny szczery kandydat trzymający się swoich poglądów. Bardzo mi miło za opinię. Dziękuję. Mam pytanie, szanowny panie Stanisławie, czy jest pan za zniesieniem abonamentu radiowo-telewizyjnego i zastąpieniem go dobrowolną składką dla Polaków? Na dobry początek tak, ale ja w ogóle nie tylko, że nie jestem za abonamentem telewizyjnym, ale ja bym chciał zlikwidować telewizję publiczną. Jakiekolwiek obowiązki składkowe, prawda? Także, bo polska telewizja publiczna, która jest w Polsce, nigdy nie służyła i nie służy temu, żeby była jakaś kultura albo telewizja publiczna i tak dalej, ma tylko i wyłącznie dwa cele. Tak miała takie dwa cele swego czasu, dzisiaj ma bardziej wyraziście zaznaczone te dwa cele. Bardzo ważne. Jeden cel to jest to, żeby tam było dużo miejsc dla rządzącej władzy, takich synekur, pieniędzy, rozpoznawalności i tak dalej. To jest jeden z ważnych celów, a drugi, żeby robiła propagandę rządzącej władzy. No jeżeli reszta Polaków ma na to płacić, to po prostu do gołej ziemi wypalić trzeba taką telewizję, a najlepiej ją sprzedać po prostu. A pieniądze uzyskane za częstotliwość, budynki i tak dalej, no przeznaczyć na fundusz emerytalny, no, tych, co mają, trzeba im płacić emeryturę, a oni to przecież wbudowali, prawda? Sami ludzie w telewizji, większość, podejrzewam, piorunująca większość tam pracująca, która no, służy PiS-owi dzisiaj, a kiedyś tam w Platformie, służy zapewne niechętnie, no bo mają rodziny, nie chcą wylecieć z telewizji i tak dalej. Jakaś tam spora część tego typu jest, więc dlatego też czasem jeszcze coś gdzieś kawałeczek normalności. Natomiast dyrekcja, oficerowie prowadzący te programy informacyjne, prawda, co doszło do czegoś śmiesznego no, w tej chwili, bo jak teraz wspominam sobie, inteligentnego zresztą bardzo pana Urbana, to przecież no, takim kretynem by nie był, żeby takie zachowywać, bo by wiedział, że tych, co mu płacą za propagandę, by zmiótł z powierzchni ziemi, prawda? Więc to, co robi PiS tak swoją drogą, jak myśli, że on robi propagandę tą telewizją, to się grubo myli, no to ta telewizja go zmiecie. No, także to na pytanie, że Duda miał tam godzinny jakiś wywiad, no to mówię, no to skandal, bo to znaczy, że prawie nie miał czasu. 17 godzin, rozumiem, to, a tak to jest poszkodowany. No. Więc to nie powinno być telewizji, więc nie mówię o abonamencie. Pytanie, poprosimy panią Ewę. Czy to już jest koniec? Tak, bo już dobijamy powoli do 24, więc jeszcze zaprosimy panią Ewę. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Ewo. Słychać mnie? Tak. Znakomicie.
Tak, ja chciałam dopytać pana jeszcze w kwestii aborcji, bo jak wiemy, pan jest przeciwnikiem aborcji poza tym jednym przypadkiem, ale zwolennicy... Nie, poza tym jednym przypadkiem. Ja dzisiaj są trzy przypadki. Co, w chwili, gdy jest zagrożenie zdrowia i życia matki, to jak powiedziałem, należy do decyzji matki, bo jestem zwolennikiem obrony koniecznej. Jak ktoś zagraża mi, czy ma 3 miesiące, czy 20 lat, czy 70 i zagraża moim życiu, ja mam prawo się bronić i do mojej moralności należy, czy go zabije, czy nie. I tu nikomu kuda do tego, jeżeli naprawdę zagraża zdrowiu życia lub matki. Nie wnikam w sprawy udawanych zagrożeń, prawda, bo to jest sprawa technikalii i tak dalej. Ja mówię o idei, nie? W tym drugim przypadku, zapewne pani się zapyta o tą sprawę poczęcia z powodu gwałtu, to może na koniec. Natomiast Nie uciekam. Ale w tym trzecim przypadku, ta sprawa ogonniki, sprawa, gdy dziecko jest ciężko uszkodzone, ten płód, prawda? Ja całym sercem byłbym za tym, żeby jak najmniej było tego typu aborcji i żeby dążyć w kierunku zakazu aborcji w tym sensie, ale dążyć. Bo ja zdaję sobie sprawę z tragedii, no, ale też dążyć w tym sensie, bo technologia się zmienia, medycyna, dawniej to, co dziecko mogło umrzeć, nagle potem okazuje się, że może żyć. Ale wiem, że nie zawsze tak jest. I zdaję sobie sprawę z tragedii, którą mają rodzice w takim przypadku, w tym naprawdę najpoważniejszym. I dlatego w tym przypadku już wielokrotnie mówiłem. Ja czuję się tutaj bezradny, brak mi tutaj może siły, charakteru albo kłamstwa, żeby powiedzieć, że jestem w tą czy w tamtą stronę, trochę umywam ręce jak Piłat, bo się boję odpowiedzieć na ten temat. I woli zrzucam jak ten Piłat na innych, to znaczy na lekarzy, na filozofów, tego typu decyzje, bo ja nie ośmielam się jej podjąć. I tyle. Tak, ale mi chodzi o coś innego. Może być aborcja, czy nie? Mi chodzi o to, że jakby zwolennicy aborcji podejmują taki argument, że jakby zakaz ustawowy, zakaz prawny jakby jest nieskuteczny przez to, że kobiety, które tak czy inaczej nie będą chciały urodzić, jakby nie zdecyduje się posłusznie na to, żeby jednak to dziecko urodzić, bo na przykład pan tak uważa, że tak powinno być i po prostu zrobił to nielegalnie, gdzieś tam na czarno czy za granicą, więc to tak czy inaczej jest nieskuteczne i chodzi o to, czy ten zakaz ustawowy jest po to, żeby pan jako ustawodawca spał spokojnie i miał czyste sumienie. No i teraz jest taka jeszcze kwestia, że jakby pan jest za rozdziałem kościoła od państwa i jednocześnie jakby jest pan za wolnością zgodnie z zasadą, że wolność jakby moja jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. No i w przypadku aborcji jest taka sprawa, że jakby kwestią dyskusyjną jest to, czy na przykład kilkudniowy zarodek to już jest dziecko, tak? Czy to już jest człowiek? I czy to nie jest kwestia jakby religijna trochę, czy ten kilkudniowy czy kilkunastodniowy zarodek to już jest człowiek? Bo jakby różni ludzie różnie uważają. Okej, okay, tylko zatrzymałem się na tych pytaniach, bo zapomnę całości, jak chciałbym coś powiedzieć. Otóż zacznę może od tej sprawy, czy to nie jest tak, że chcę ja spać spokojnie, mieć czyste sumienie, bez względu na skuteczność tego, bo i tak gdzieś pojadą i kobiety zrobią aborcję. Można by tak, ja na pewno wtedy będę miał bardziej czyste sumienie i spał spokojniej, to no, ma pani rację. Natomiast statystyka mówi tak, że to prawda, jeżdżą za granicę, robią aborcje, robią nielegalne aborcje, ale tych aborcji w sumie jest mniej niż gdyby nie było tego typu przepisu. I jeśli ja uważam, do końcówki pani pytania, ja akurat uważam, że dziecko poczęte jest już człowiekiem, jeśli trzymałbym się tego, to oznacza, że choćby tylko jedno istnienie z tego tytułu nie zostało zlikwidowane z powodu tego zapisu, już warto go ten zapis prowadzić.
Dlatego, a statystyka mówi, że to całkiem mocno działa. Wbrew pozorom ludzie są, ja wiem, że w przypadku tu życia i śmierci, sprawy kobiety i tak dalej, to tak poważne tematy, że to, co powiem, to wygląda śmiesznie, ale ludzie są leniwi. Często nie pojadą, często przypadek rządzi, prawda? Do tego szukanie nielegalnej aborcji, więc że często po prostu tego typu zapis ratuje życie części dzieci. I tyle. Z powodu takiego czegoś, nie? I prawdą jest, że jak kobieta będzie zdeterminowana, to zrobi, to bezkarnie zrobi, nie? Ale ja nie zgadzam się z tym, żeby w byle przypadku na życzenie tam można było robić aborcję, żeby to było zapisane w prawie. Nie, po prostu i tyle. No, jeżeli to weźmie na swoje sumienie, pojedzie do innego kraju, gdzie nie ma tych przepisów, no to trudno, ale są kraje, gdzie w ogóle można tam zjadać ludzi, nie? Albo tam wzajemnie. W Szwecji jeszcze 120 lat temu starego człowieka zabijano pałką. No tam biedna była ta Szwecja, nie? We wsiach był taki rytuał, prawda, drewnianą. Ale to nie znaczy, że ja chcę, żeby w moim kraju tak było. To jest jakby no tyle, no, a że będę spokojniej z czystszym sumieniem, no to jest produkt uboczny, z którego jestem zachwycony. Ale jak powiedziałem, nie w każdym przypadku mam zdanie. W przypadku właśnie tam, gdzie są problemy z płodem, niestety ja mam też ze sobą problemy i dlatego tu jest tak unikam odpowiedzi w tej sprawie. A w przypadku tego obrony koniecznej mam czyste, jasne sumienie i poglądy. Każdy ma prawo zabijać w obronie własnej. No i tyle. No. Właściwie powiedziałem wszystko, co myślę, całą moją otoczkę na wierzch wyłożyłem po prostu. No. A czy to nie jest trochę tak jak z narkotykami, z legalizacją i zakazem narkotyków, że na przykład gdyby aborcja była w jakimś stopniu legalna, to nie dałoby się tego procederu jakby bardziej kontrolować, nie wiem, stworzyć jakieś instytucje, które do których kobiety mogłyby się zgłosić, porozmawiać o tym jakoś. Ja wiem, ale wie pani, wpisanie w prawie, załóżmy, że aborcja nie jest zabójstwem, wpisanie w prawie na przykład, że można zabić człowieka i to łatwiej byłoby kontrolować, bo wiemy, że bandyci zabijają i że jakby wpiszemy takie coś w prawie, to spowodowałoby, że tam jakiś bandyta nie zabił, no nie można wpisać takiego prawa, że można zabijać, nie? No i tyle. A w przypadku narkotyków jest kompletnie w drugą stronę. To właśnie chodzi o to, żeby państwo nie zakazywało czegoś, co nikomu innemu nie szkodzi, nie zabija życia. Ja na przykład być może będę marihuany zażywał i dzięki temu przeżyję, bo mam twardnienie rozsiane. To, co teraz państwo robi, że leczniczej marihuany nie można zażyć i ludzie umierają z powodu braku możliwości nawet zażycia marihuany, jest zbrodnią, bo to państwo właśnie to robi. Tutaj ponieważ my jesteśmy pod presją, że tak powiem, jako wrogowie państwa, więc na pewno nas słuchają i zaraz nam karę zrobią. Jeszcze jedno zdanie powiem od nas. Nie, bo jest 12 godzina. Karę dostaniemy za przedłużenie tego. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję. Zapewne po wyborach będziemy jeszcze robili Q&A. Długo, tylko nie codziennie. Dziękuję bardzo, do widzenia.